Para Wykładowcy 2023. Dajcie proszę znać, czy nas widać, czy nas słychać. Napiszcie w komentarzach, skąd jesteście. Pamiętajcie o tym, że nasza transmisja, udział w kursie jest bezpłatny, dlatego też serdecznie zapraszam do tego, abyście udostępnili link do naszej transmisji swoim znajomym i podzielcie się z nimi wiedzą i doświadczeniem naszych specjalistów. Spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część będzie prowadzona przez Marka Rupentala, który omówi dla Was aktualne obowiązujące przepisy dotyczące szkoleń kierowców zawodowych. W drugiej części nasi specjaliści omówią. Marek Ilkiewicz zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy w dokumentacji szkoleniowej. Tomasz Kukuła omówi sposoby zabezpieczenia się przed błędami dokumentacji. Natomiast Jakub Witasik zaprezentuje nowe rozwiązania w panelu kierowca.pl. W trakcie pierwszej części prowadzonej przez Marka Rupentala macie możliwość zadawania pytań za pośrednictwem komentarzy pod naszą transmisją. Serdecznie zapraszam, abyście komentowali, zadawali pytania. Marek z chęcią podzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą. Osoby, które zostały zgłoszone do certyfikatu trenera wykładowcy, bardzo proszę, aby po otrzymaniu SMS-a z linkiem do listy obecności podpisały tę listę obecności. Pamiętajcie, że podpisanie listy obecności jest gwarantem otrzymania certyfikatu trenera wykładowcy. Serdecznie zapraszam. Kurs uznaję za otwarty. Cześć, z nami już jest Marek Rupental. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Marku, wszyscy czekamy na omówienie przepisów, które za chwilę nam zaprezentujesz, także do dzieła. Pewno nie będzie to łatwe, bo one są znane już od roku. Gdyby to był jutrzejszy dzień, to wypadałoby do studia przyjść z tortem, bo jutro będzie rok, od kiedy weszły w życie przepisy dotyczące szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewozy drogowe. O nich będę chciał powiedzieć, ale nie tylko, bo literatura sięga większej ilości aktów prawnych, chociażby rozporządzenia w sprawie szkolenia, ustawa o transporcie drogowym, czy też rozporządzenia w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy albo wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, czyli rozporządzenie w sprawie wydawania tychże dokumentów. Jeszcze Marku, tylko powitam tutaj zgromadzonych gości. Bardzo serdecznie witamy pana Michała Grochowskiego, panią Małgorzatę Duszyńską, Grzegorza z Leszna, pana Tadeusza Fratczaka, Radosława Paducha. Mamy tutaj z nami pana Leszka z Korony, Rafała Stroińskiego, pan Artur Jaruga z Koszalina, OSK Koszalin wita. Witamy również serdecznie. Pani Wioletta Olszewska, dzień dobry. Robert Kopański ze Zduńskiej Woli. Wszystko jest okej. Okay. Dziękujemy panie Robercie za potwierdzenie. Witamy również pana Jarka Klisia z Katowic i wszystkich, którzy już za chwilę dołączą do naszego spotkania. Oddaję Marku głos, zaczynać, także myślę, że możemy zaczynać. O, jeszcze tutaj pani Ziuta Miozga wita ciebie, Mareczku, serdecznie, także przekazuję. Właśnie, ostatnio nie mamy kontaktu, tylko telefoniczny z Ziutką. Pozdrawiam cię, Ziutka, serdecznie. Szanowni Państwo, jak wspomniałem już wcześniej, jutro będziemy mieli rok, od kiedy obowiązują nowe przepisy. Czy one aż taką rewolucję wprowadziły? Można powiedzieć, że tak, szczególnie jeżeli chodzi o sam sposób przystąpienia do szkolenia. One są zawarte w tych czterech aktach prawnych, które Państwo widzicie teraz za mną, a wymieniłem je przed chwilą, więc nie będę powtarzał się, ale odwróciły tak naprawdę sposób możliwości przystąpienia do szkolenia, bo przecież jeszcze rok temu mieliśmy tak, znaczy nie wszyscy się podejmowali rozpocząć nowe szkolenia 5 kwietnia 2022 roku. Ja osobiście też w swoim ośrodku zrezygnowałem, jeżeli widziałem, że ktoś skończy do 5 kwietnia, to go przyjmowałem. Jeżeli nie, prosiłem, żeby już poczekał i przystępował do tego szkolenia na nowych zasadach. Wszystko rodzi się w bólach, tak naprawdę. Jakakolwiek nowinka by nie wchodziła, to zawsze pojawią się pewne problemy. Zarówno po naszej stronie, czyli ta niewiedza do końca jeszcze, w jaki sposób postępować, chociaż pamiętam, że z Agnieszką prowadziliśmy te szkolenia przed wejściem w życie tych przepisów i zwracaliśmy uwagę, w jaki sposób będzie należało teraz prowadzić tą organizację szkoleń. Ci, którzy zdecydowali się jednak, żeby wejść w ten okres przejściowy, czyli przez 6 kwietnia, no wydzwaniali później, rzeczywiście mieli problemy, bo
urzędy im robiły te problemy bardzo często, nie wiedząc, czy powinni otrzymać świadectwo, czy powinni już wystawić im PKZ. Pojawiała się ta niewiedza, ale muszę szczerze powiedzieć, że obserwując wejście w życie innych przepisów, te weszły w miarę łagodnie i myślę, że się sprawdziły. Ja osobiście nie narzekam na nie. Oczywiście na początku były problemy pewne z dostępem do programu, on się zawieszał, no trzeba było coś tam pogrzebać przy nim, ewentualnie zresetować i tak dalej. Dzisiaj raczej takich problemów już nie mamy. Również sam sposób podpisywania dokumentów też dzisiaj już jest zdecydowanie prostszy, łatwiejszy. Przyzwyczailiśmy się do nich. Niektórzy mają podpisy certyfikowane, niektórzy korzystają z profilu zaufanego, ale widziałem ostatnio, że podpisując dokumenty szkoleniowe, że pojawia nam się informacja, iż będziemy mogli to robić przez aplikację mObywatel. Szczerze mówiąc, nie zapoznałem się z nią jeszcze, zrobiłem sobie zdjęcie, żeby w wolnej chwili poczytać, w jaki sposób, czy będzie to sposób bardziej prostszy od tego, z którego dzisiaj korzystamy. Mówiąc o profilu zaufanym, mam na myśli również problemy występujące przy otwieraniu tego podpisu. Ci, którzy zalogowali się przez bank, muszą niestety dużo więcej naklikać w komputerze, a ci, którzy zdecydowali się pójść do Urzędu Wojewódzkiego, mają ułatwioną sprawę, bo otrzymują od razu SMS z kodem. Jeszcze łatwiejszy jest podpis certyfikowany, ale to już dowolność z Państwa strony. Jak się przyzwyczailiście, jak jest Wam wygodniej. Kursanci też mieli ogromne problemy, bo nagle coś się zmieniło, nagle jest nie tak, jak ich koledzy robili, czy oni sami 5 lat wcześniej. A tak naprawdę jest to samo do zrobienia, tylko że kolejność została odwrócona. Mamy dzisiaj przecież obowiązek, aby kierowca w pierwszej kolejności skierował swoje kroki do lekarza, do psychologa, do fotografa, bo zdjęcie nie może być starsze niż przed 6 miesięcy. Niektórzy niestety popełniają błąd, chcą być wiecznie młodzi na zdjęciach, czas robi swoje, PESEL oddala się coraz bardziej od rocznika urodzenia, a oni mimo wszystko przynoszą zdjęcia ze świadectwa maturalnego. No i w tym momencie tak naprawdę pani czy pan przyjmujący dokumenty no stwierdza, że takie zdjęcie już w CEPiK-u figuruje i niestety odsyła tego kursanta. Przepraszam. Pojawiają nam się również problemy z cudzoziemcami, których jest dosyć duży napływ. Bez nich tak naprawdę nasz transport nie dałby sobie rady. I coraz częściej docierają do mnie informacje od tych, którzy przychodzą do mnie do ośrodka, że kazano im wymienić prawo jazdy, bo przebywają już na terytorium naszego kraju powyżej 185 dni. Urzędnicy chyba nie rozumieją w ogóle potrzeb transportowych, że brakuje nam w transporcie około 165 tysięcy kierowców, że każdy, który przyjedzie zza wschodniej granicy i chce pracować, to tak naprawdę powinniśmy go w lektyce nosić, dostarczać do firmy transportowej, a jednak w urzędach każą im wymieniać prawa jazdy. Ta procedura jest mocno czasochłonna. Ona trwa od 4 miesięcy do 6 miesięcy. Tak z mojego doświadczenia wynika, bo pomagałem kilku osobom dokonać tejże wymiany. Jakoś bez kompletnej wyrozumiałości w urzędach nie chcą w takiej sytuacji przyjąć dwóch wniosków. Jednego o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, tak żeby mógł podjąć pracę jak najszybciej i w międzyczasie uruchomić drugi wniosek o wymianę prawa jazdy. I wtedy rzeczywiście nie ma to znaczenia, czy on będzie czekał 3 miesiące, 4 czy może nawet 6 miesięcy, ale już będzie mógł pracować, już będzie mógł zasilać naszą gospodarkę. Myślę, że jest to temat do rozmowy na szczeblu ministerstwa, że należałoby właśnie w ten sposób postępować, jak przed chwilą przedstawiłem, a nie bezwolnie kazać składać wnioski o wymianę prawa jazdy i pozbawiać człowieka tejże pracy. Nie wspomnę już tutaj o przepisach, które w ustawie o transporcie, kiedy dokonywane były te zmiany, od samego początku sugerowałem, że zapis dotyczący szkolenia okresowego kierowcy jest nie do końca fair w stosunku do tych, którzy chcą podjąć pracę w naszym kraju. Dlaczego? Dlatego, że w dalszym ciągu w ustawie mamy zapis, że ten kierowca jest zatrudniony w firmie transportowej. I w wielu przypadkach starostwa żądają również potwierdzenia z pieczątką, z podpisem przedsiębiorcy, że on tam pracuje. A kto będzie chciał zatrudnić cudzoziemca, kiedy on tak naprawdę nie będzie świadczył pracy, tylko będzie skierowany, przepraszam, do
na szkolenie. Później będzie oczekiwał na dokumenty i się okaże, że zajęło to 3 tygodnie lub nawet 4 tygodnie. Kto będzie mu za ten okres płacił świadczenia związane z zakwaterowaniem, z wyżywieniem, jakimiś drobnymi kieszonkowymi. Tak nie powinno być. Jeżeli ci ludzie chcą pracować, powinni po prostu mieć możliwość rozpoczęcia szkolenia okresowego. Ale na tym naszym spotkaniu dzisiejszym tej sytuacji nie zmienimy. Wspomniałem o kilku bolączkach, które mnie osobiście mocno męczą, bo znam potrzeby rynku transportowego od wielu lat, gdzieś to mi leży na sercu, plus ten ośrodek szkolenia, który prowadzę i widzę, że to w ogóle nie jest jakoś tak powiązane ze sobą. Brakuje osób, które czułyby, podobnie jak ja, tą tematykę i dopilnowały, żeby ci kierowcy mogli uczestniczyć właśnie w tychże szkoleniach po to, żeby otrzymać KKK, a dopiero później złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Nawet jeżeli byłaby to tylko i wyłącznie taka gwarancja, że on składa te dwa wnioski i drugi zostanie uruchomiony po wydaniu mu karty kwalifikacji. Procedura prosta. Myślę, że nie trzeba tutaj tęgich głów do tego, tylko powinniśmy chcieć. A duże zrzeszenia, czy też stowarzyszenia transportowe, takie jak Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Transport i Logistyka Polska, czy nawet OZPTD, czyli Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu, oni aż piszczą, żeby te procedury były poułatwiane, żeby można było tych kierowców jak najszybciej zatrudniać. No ale mamy jak mamy. Ustawa o transporcie zrobiła swoje, rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewozy drogowe również postawiło te nowe warunki. Myślę, że po roku już się do nich dostosowaliśmy jako ośrodki szkolenia, że już nic wielkiego nie może nas spotkać, że żadne tajemnicze działania i tak dalej. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o te warunki właśnie, o których powiedziałem, no to mamy je teraz na slajdzie. Ta ustawa o transporcie postawiła te warunki. W artykule 39 one funkcjonują już od samego początku, czyli od 6 września 2001 roku, kiedy ta ustawa nam się ukazała, że kierowca musi posiadać prawo jazdy właściwej kategorii, czyli do pojazdu, którym będzie wykonywał te przewozy drogowe, musi mieć ważne orzeczenie lekarskie, ważne orzeczenie lekarza psychologa i ukończyć odpowiednie szkolenie uzależnione od terminu uzyskania danej kategorii prawa jazdy, czy to C, czy kategorii D. Pozwólcie Państwo, że będę tak to operował, że mówiąc o kategorii C, mam na myśli C1, C1 plus E, C oraz C plus E i analogicznie do kategorii D, ale będę posługiwał się tylko C albo D. Ale te bloki, jak Państwo doskonale wiecie, są właśnie tak usystematyzowane. Ci, którzy mają wydane w Polsce prawa jazdy, oczywiście uzyskają wpis z kodem 95 potwierdzającym ukończone szkolenie. I on zostanie wpisany do kolumny 12 prawa jazdy. Ale tak naprawdę ważność prawa jazdy określona jest w kolumnie 11. To tam mamy ograniczenia. I dzisiaj, kiedy system przyjęcia kursanta na szkolenie został odwrócony, to tam będzie miał przypisaną datę pierwszych badań, które wykonał albo u lekarza, albo u psychologa. I w tym momencie ta data w kolumnie 12 będzie znacznie późniejsza, bo zanim przystąpi do szkolenia, zanim ukończy to szkolenie, zanim otrzyma w końcu wydane prawo jazdy, może się okazać, że minął jakieś tam 3 tygodnie czy miesiąc czasu. I nie mogą się kierowcy sugerować kolumną 12, bo tam jest tylko i wyłącznie szkolenie. Ważność prawa jazdy, podkreślam jeszcze raz, jest ograniczona w kolumnie 11 tymi badaniami. Tam powinni zaglądać. My powinniśmy im w tym wszystkim pomagać, podpowiadać. Ja tłumaczę tym swoim kierowcom, którzy przychodzą do mnie na szkolenie, że to właśnie w ten sposób, bo on, bardzo często się zdarza, że dzwonią i mówią, mam jeszcze kod ważny 1,5 miesiąca, a spójrz pan w kolumnę 11. No tu już mi się kończy za 7 dni, za tydzień. No to już chłopie nie będziesz mógł jeździć. Trzeba znowu iść do lekarza. I same badanie nie wystarczy dzisiaj, bo zrobi badanie, ale to badanie musi być przypisane do CEPiK-u, żeby można było świadczyć usługi dopiero na terytorium naszego kraju. O tym mówię, zawężonym obszarze. W międzynarodówkę nie pojedzie, dopóki nie będzie miał dokumentu. Prowadziliśmy też z Agnieszką szkolenia dla starostw w zeszłym roku. Niestety też obserwuję w swoim ośrodku, że
Dzwoni do mnie jakiś nieznany numer, odbieram. Proszę pana, chciałbym u pana robić szkolenie. Jestem właśnie w Wydziale Komunikacji, ale pani nie wie, co ma mi wydać. No więc tłumaczę, że trzeba wziąć te prawo jazdy do ręki i tak zajrzeć w tam, w tą, kiedy uzyskał tą daną kategorię prawa jazdy. Na tej podstawie dopiero jak mi przekażą informację, ja panią w starostwie powiadamiam, na jaki PKZ powinna wydać temu kierowcy, czy na kwalifikację, czy na okresówkę. To takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Nie dalej jak z 2 miesiące temu przyszedł do mnie kierowca, Polak notabene, na kwalifikację wstępną przyspieszoną. PKZ, wszystko jak należy, z zakończonym PKZ-em cyfrą 2. I mówię, od dawna pan ma te prawo jazdy? O panie, już. No rzeczywiście, poprosiłem, żeby mi pokazał, sprawdziłem. Dla niego było szkolenie okresowe, wynikające z daty. Więc dzwonię do tego starostwa, które wydało mu ten PKZ i pytam panią, dlaczego mu wydała? Proszę pana, bo on przyszedł do mnie i powiedział, że on chce na kwalifikację wstępną. No to mu dałam. No nie może tak być. Ci ludzie muszą weryfikować te rzeczy. Dzisiaj jeszcze mamy my obowiązek sprawdzać, czy wszystko jest jak należy. My, właściciele ośrodków. Przecież ci ludzie idą do urzędu, do urzędnika państwowego, który bierze za to pieniądze. Ci urzędnicy powinni się na tym znać, a my nie mamy naprawdę nic do nich. Nie jesteśmy ich przełożonymi, żebyśmy ich weryfikowali. Na szczęście w projekcie zmian do rozporządzenia, kiedy ona już wejdzie w życie, nie będziemy musieli tego robić. Jest już właściwy zapis mówiący o tym, że nie będziemy musieli tego weryfikować. Szkolenia, proszę państwa, zarówno te okresowe, jak i kwalifikacja prowadzone są w zakresie tych bloków, o których państwu wspomniałem. I dla kogo jest szkolenie okresowe? Dla wszystkich tych, którzy uzyskali kategorię D prawa jazdy do 10 września 2008 roku włącznie, przy kategorii C do 10 września 2009 roku. Dla nich będzie zawsze szkolenie okresowe, nawet jeżeli nigdy nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu. A kogoś za karę, za oszewkę WKU złapano, do wojska pójdziesz chłopie na 2 lata, bo jeszcze tak to wtedy było, i popatrzyli na niego, dobra, zrobimy z niego kierowcę. No to ciach go na kategorię C prawa jazdy. Skończył służbę wojskową, nigdy nie pracował jako zawodowy kierowca, nigdy już nie wsiadł do ciężarówki, ale w tym momencie pomyślał sobie, a może bym jednak zaczął w ten sposób zarabiać pieniądze na utrzymanie rodziny. I dla niego zawsze będzie szkolenie okresowe. Ale ci, którzy uzyskali po tych datach, będą musieli już przystępować do kwalifikacji wstępnej. Kwalifikacja wstępna przewiduje 4 różne rodzaje szkoleń, czyli wstępna 280 godzin, przyspieszona 140, uzupełniająca 70 i uzupełniająca przyspieszona 35. Na szczęście 35, bo jeżeli państwo od początku obserwowaliście przepisy, to pewno pamiętacie, że kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona trwała 35,5 godziny. Ja nawet kiedyś będąc na spotkaniu, w którym uczestniczył pan Piętka, wówczas jeszcze to on przy tych przepisach grzebał, konstruował je, był w stanie w sposób matematyczny wyliczyć mi, że 7 bloków to będzie 35 i 5 bloków, przepraszam, że będzie to 35,5 godziny, bo do tego jeszcze dorzucał trochę tej jazdy w warunkach normalnego ruchu drogowego. Dzisiaj już nie mamy tego absurdu, mamy normalne 35 godzin. I tu będzie wiek. Wiek kierowcy, jeżeli przy kategorii C ma ukończone 21 lat, robi przyspieszoną. To samo będzie przy kategorii D, jeżeli ma ukończone 24. I kiedy będzie uzupełniająca i uzupełniająca przyspieszona? Jeżeli w zakresie jednego z bloków już odbył kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną, rozszerzył uprawnienia i chce teraz do drugiej kategorii prawa jazdy. Dla niego będzie uzupełniająca, jeżeli nie osiągnął tych wieków, o których przed chwilą powiedziałem, lub uzupełniająca przyspieszona, jeżeli ten wiek osiągnął. Wiemy doskonale, że mamy w ustawie o kierujących pojazdami postawione jasne warunki, które mówią nam o między innymi wieku potrzebnym do uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy. Ale jeżeli ktoś robi kwalifikację wstępną, mam ukończony 18 rok życia, nie mam 21, 18 i 1 dzień załóżmy, mogę przystąpić do kwalifikacji wstępnej, czyli do tego 280-godzinnego szkolenia i po ukończeniu tego szkolenia idę do WORD-u, zapisuję się na egzamin, zdałem ten egzamin, mam prawo iść do ośrodka szkolenia,
bo już mi wydadzą PKK w starostwie. Przepraszam, czyli przed 21 rokiem życia będę mógł przystąpić. To samo będzie dotyczyło kategorii D, ale tam trzeba mieć ukończone 21 lat i w zależności od rodzaju wykonywanych przewozów, czy to będą regularne na trasach do 50 km, czy będę ubiegał się w ogóle o kategorię D, czyli już bez żadnych ograniczeń, również kwalifikacja wstępna umożliwi uzyskanie tychże uprawnień. Więc to się akurat nic nie zmieniło. Omówiłem już Państwu, bez potrzeby pokazywania tego slajdu, kwalifikacje wstępne, jak one trwają godzinowo. Natomiast szkolenie okresowe może być prowadzone w dwóch formach. W formie kursu okresowego, a także w formie cyklu zajęć. W jednym i w drugim przypadku składa się ono z 5 modułów, z tym, że przy kursie okresowym w rozporządzeniu mamy zapis, że to szkolenie składa się z 5 modułów i trwa 35 godzin. To znaczy, że tak naprawdę moglibyśmy sobie jeden moduł zrobić 5-godzinny, na to kosztem wydłużenia innego modułu. Tak by to wynikało, bo przy cyklu zajęć już mamy wskazane ewidentnie, że jest to 5 modułów 7-godzinnych i tu już nie będzie żadnej takiej możliwości. Ale myślę, że każdy z Państwa opiera się na tych 7 godzinach każdego dnia szkoleniowego i temat jest załatwiony. Nie wiem jak Wy, ale chętnie bym wszedł w posiadanie takiej wiedzy i prosiłbym Was, jeżeli zdarzyło Wam się, że prowadziliście zajęcia w formie cyklu zajęć, to dajcie znać, bo ja 5 lat prowadzę ten ośrodek i jakoś mi się nie trafił nigdy taki kursant. Może nawet na szczęście dodam tak w słowiu. Po co? Wolę, jeżeli przychodzą na kursy okresowe. Dzisiaj przepisy mówią nam o tych 5 modułach, które kierowca musi zrealizować podczas szkolenia. W przeciwieństwie do starych przepisów nie mamy już narzuconych modułów. Poprzednio mieliśmy 3 narzucone moduły, które należało realizować i 2 kierowca mógł sobie wybrać. Dzisiaj z tego załącznika, z tych 24 możliwych, może wybrać sobie 5 modułów, ale jeden musi mówić nam o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Tam jest tylko jeden moduł taki do wyboru, więc można było wskazać ewidentnie, że ten jeden ma być po prostu realizowany i koniec. Mamy jeszcze inne moduły, chociażby bezpieczeństwo w zakresie obsługi, logistyki, ruchu drogowego, zdrowia, środowiska, ale on nam niewiele mówi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, chociaż się pojawia to ten ruch drogowy tam. Ale jest to wiele, wiele tych płaszczyzn, na których kierowca wykonuje swoje codzienne obowiązki, więc ten ruch drogowy jest tam tylko tak wrzucony jako taki kamyczek. Natomiast moduł dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym, no nie ma żadnych wątpliwości. Więc ja go za każdym razem realizuję w każdym szkoleniu, do którego przystępują kursanci. Musimy też, proszę Państwa, robić połowę przynajmniej jednego modułu w formie ćwiczeń lub zajęć praktycznych. Mogą one się odbywać na sali, mogą się odbywać w warunkach normalnego ruchu drogowego, w warunkach specjalnych, na placu manewrowym. Tutaj ustawodawca nas nie ogranicza, tylko my, kiedy będziemy wychodzić poza salę, to będziemy podnosić koszty tych szkoleń, więc absorbowanie trenera wykładowcy, który pójdzie na plac manewrowy, czy uczestnicząc chociażby w jakichś ćwiczeniach związanych z załadunkiem pojazdu, z przemieszczaniem towarów, czy ruszy w normalny ruch drogowy, no to są koszty, tak? Wiemy o tym doskonale. Jeżeli ktoś by się jednak zdecydował, jest taka możliwość, można, jednak w grupach nie większych niż 10-osobowych. Jeden moduł również kursant może sobie wybrać w formie online. Może to zrobić, nie musi wtedy trafić do naszego ośrodka. Tak naprawdę nie odpowiadamy w tym czasie za niego. Ale warto ich uczulać na to, żeby odbyli ten moduł w jakimś innym miejscu niż zakład pracy, tak żeby nie logowali swojej karty. Jest też możliwość skrócenia samego szkolenia okresowego. Jeżeli ktoś ma ważne ukończone szkolenie ADR na dzień poprzedzający rozpoczęcie szkolenia, czyli tak naprawdę dzisiaj rozpoczynam szkolenie i jeszcze mam do jutra ważne, no to nie ma problemu. Możemy go tutaj skrócić. Natomiast ustawodawca nie wskazał nam, jakie to ma być to szkolenie ADR-owskie. Ja osobiście
nie przyjmuje szkoleń ADR-owskich ukończonych poza państwami Unii Europejskiej i poza czterema państwami, które nie są członkami Unii Europejskiej, ale honorują w większości przepisy europejskie. Jest to Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia i Norwegia. Gdyby mi się trafił, ale nie trafił mi się jeszcze z tych żadnych z tych czterech państw kursant, pewno bym zdecydował się honorować te uprawnienia. Natomiast Białoruś, Rosja, Ukraina, nie zwracam na to uwagi. Ale ostatnio kursant miał do mnie pretensje, że jego koledzy w Warszawie okazali ukończone szkolenia ADR-owskie w Ukrainie i skrócili im szkolenie do 3 dni. Więc zaproponowałem mu, że albo pójdzie do innego ośrodka, albo zostanie u mnie na 5 dni. Został na 5 dni. Ja przez 2 lata pracowałem jako ekspert Unii Europejskiej w Kijowie w Ministerstwie Infrastruktury i wiem, na jakiej zasadzie są tam prowadzone szkolenia. Te szkolenia niczego nie wnoszą. A sam, kiedy wychodziłem na spacer, chociażby na wokzał, bo blisko jest Ministerstwo Infrastruktury w Kijowie do dworca głównego, to wchodząc do tunelu miałem propozycję, jakie kategorie prawa jazdy by mnie interesowały, żebym sobie tam przy wyjściu z drugiej strony tunelu odebrał. Nie chcę honorować tych szkoleń. Jeżeli są wydane na terenie Unii Europejskiej, owszem, nie ma problemu. Natomiast spoza nie honoruję. Nie wiem, jak państwo robicie. Czy ktoś nam odpisał o cyklu zajęć? O cyklu zajęć nie, natomiast pojawiły się inne osoby, ale to już, że tak powiem, zbiorczo przywitam wszystkich, którzy się pojawili po moim poprzednim przywitaniu. Zachęcam państwa, abyście odpowiadali na te pytania, o których tutaj Marek mówi. Dajcie znać, czy wy honorujecie ADR-y spoza Unii, na przykład właśnie ukraińskie. Jak to wygląda w waszych ośrodkach? Być może gdzieś w innej lokalizacji ośrodki honorują tego typu. No ja nie chcę. Ja tego nie robię. Przepisy tego nie precyzują. Absolutnie nie precyzują, ale trudno mi jakoś uwierzyć w te autentyczności szkoleń, bo tak jak mówię, pracowałem w 3 panelach, między innymi w panelu szkoleniowym w Kijowie i no wiem, jak te szkolenia się odbywają. One się po prostu nie odbywają. Tam jest zapłacone i załatwione. Tak to się odbywa. Mhm. Także... Okej. Okay. Wspomniałem o tych przewozach towarów niebezpiecznych w ilościach niepodlegających wyłączeniu. Mamy poświadczenie, że to szkolenie ukończyliśmy. Jest wszystko okej. Okay. Również możemy skrócić o 1 moduł dla osób, które posiadają ważny kurs na przewóz zwierząt. W przypadku ADR-u szkolenia są ważne przez 5 lat i trzeba je odnawiać, jeżeli komuś na tym zależy i potrzebuje. Natomiast licencję na przewóz zwierząt robi się raz i robi się bezterminowo. Więc tutaj akurat nie powinno być żadnego problemu, jeżeli ktoś by chciał. Tutaj, Marku, odniósł się pan Edward do tego, co mówiłeś. Tak. Także napisał, że służby kontrolne w Unii Europejskiej uznają takie uprawnienia. To czemu mnie w kontekście ADR-ów? Tak, oni uznają, tylko pamiętajcie, że my nie mówimy tutaj o kontekście kontroli na drodze, czy on posiada takie uprawnienia, czy nie, tylko my mu chcemy skrócić szkolenie. Chcemy mu skrócić szkolenie, chcemy mieć dokument, który będzie to poświadczał. To po co my wymieniamy im prawa jazdy w takim razie? Służby kontrolne też je honorują. Przyjedzie obywatel Ukrainy za kierownicą, proszę bardzo, pojedzie, będą honorować. A my każemy mu wymieniać. Nie chcemy tego honorować, jeżeli przebywa tu powyżej 185 dni. Ja nie mówię, że ja mam rację. Ja sobie tak to zinterpretowałem, dlatego że przepisy tego absolutnie nie regulują. Myślę, że... A może ktoś z państwa miał kontrolę i takie dokumenty zostały przyjęte. Poza tym zwróćcie jeszcze państwo uwagę, że w momencie, kiedy ściągamy profil kierowcy i zaznaczamy mu, że będziemy robić szkolenie 3-modułowe, czyli że posiada uprawnienia ADR, my mamy wpisać numer zaświadczenia i ważność tego zaświadczenia. Ja nie wiem, czy na Ukrainie, czy na Białorusi takie zaświadczenia są w ogóle wydawane. Owszem, mają dokument, tak? Ten plastik w postaci ważności uprawnień na przewóz towarów niebezpiecznych. Natomiast zaświadczenia nie. A swoją drogą uważam, że to powinno też się w przepisie zmienić, bo kierowca powinien nam się okazać ważnym dokumentem. Zaświadczenie to jest tylko wydawane przez ośrodek, to jest kwestia papierowa. Zgubi to albo nie zgubi, nie wozi tego, nie podlega to kontroli drogowej, więc powinniśmy mieć
numer blankietu, który posiada tego plastiku i do kiedy on jest ważny. I to miałoby sens, zamiast kwestii wpisywania, kiedy on był wydany. Bo większość tych, którzy przychodzą i mają ADR-y, nie posiadają tego zaświadczenia. Mają tylko i wyłącznie plastik. A tam nie ma, kiedy on był wydany. Tam jest tylko, do kiedy jest ważny. No i Marku, jaki numer? Pani Ilona w kontekście tego, co mówiłeś, że można sobie kupić prawo jazdy w tunelu, napisała: Panie Marku, w takim razie bądźmy konsekwentni, zanegujmy im prawa jazdy, skoro można je kupić w tunelu. Dlatego każemy im wymieniać, pani Ilono, i idzie informacja z Urzędu Polskiego na Ukrainę z zapytaniem, czy on takie prawo jazdy posiada. I dopiero wtedy mu wymieniamy. Dopiero wtedy. Ale gdybyśmy mieli tak postępować, to również musielibyśmy każde wątpliwe prawo jazdy naszego rodaka, który ma polskie prawo jazdy, bo tacy też jeżdżą. Tacy też jeżdżą. A kwestia wydawania uprawnień chociażby w Czechach. Nie ma problemu. Wystarczy zapłacić, po 4 godzinach szkolenia mamy uprawnienia. Też nie powinniśmy, a jest to kraj członkowski. Jest to kraj członkowski, więc z dokumentami jest naprawdę duże, duże zamieszanie. Ale dziękuję za te wszystkie wasze głosy, bo chciałbym dyskutować z wami. Ja też nie jestem alfą i omegą i wcale tego nie ukrywam. Każdy z nas obecnych ma ogromne doświadczenie i fajnie będzie, jak się będziemy tym doświadczeniem dzielić. Tutaj też wpadło nam pytanie od pani Doroty Kowalczyk. Jest ono już poza ADR-ami, natomiast cały czas w temacie szkoleń okresowych. Zapytuje pani Dorota, czy moduł z pierwszej pomocy może prowadzić tylko ratownik medyczny? Jeżeli możemy my, to czy musimy przejść jakieś dodatkowe szkolenia? I tego przepisy dotyczące szkoleń zawodowych kierowców również nie regulują. Nie ma. Kiedy składamy dokumenty, rejestrując ośrodek, wskazujemy osoby i ich uprawnienia. Ja nie jestem ratownikiem medycznym, natomiast mam dwukrotnie wydane z różnych źródeł uprawnienia ratownika drogowego. I te dokumenty przeszły, więc ja uważam, że skoro przepisy mi tego nie zabraniają, to jako ratownik drogowy mogę prowadzić również te szkolenia. Zupełnie inaczej to wygląda na kursach na prawo jazdy, a zupełnie inaczej jest to traktowane tu w przypadku zawodowych kierowców. Tu ustawodawca, mam wrażenie, że miał tylko i wyłącznie na myśli kwestię zapoznania go z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i nie musi to robić osoba wykwalifikowana. Nie upierałbym się przy tym, że ma to być ratownik medyczny lub lekarz. Nie. Każda osoba, która będzie posiadała odpowiednią wiedzę i sądzę, że ten właśnie taki dokument ratownika drogowego w zupełności potwierdza, że jednak byłem na jakimś szkoleniu, że zdałem egzamin, że otrzymałem te uprawnienia, że w takich pogadankach, bo tak to należałoby traktować, mogę jak najbardziej sobie radzić. Mareczku, jeszcze jakbyś mógł się odnieść do zapytania pani Edyty, która pisze: rozumiem, że logicznie rzecz biorąc, skrócenie szkolenia okresowego dla kursanta, który ma ADR lub uprawnienia na przewóz zwierząt, dotyczą tylko broku programowego kategorii C. No, przez logikę, tak? Nikt nie wozi niebezpiecznych ludzi, nikt nie wozi autobusem też zwierząt, więc to tylko i wyłącznie będzie dotyczyło kategorii C. Słusznie, słuszny wniosek. Jeszcze tylko w kontekście tutaj tej pierwszej pomocy, pan Edward pisze, że jest po kontroli i że w trakcie kontroli ośrodka pani, domyślam się, że pani kontrolująca stwierdziła, że pierwsza pomoc to tylko lekarz i pielęgniarka. I tutaj pewnie też interpretacja, co urząd, tak, może być inna. Ale to jest tylko i wyłącznie w przypadku szkolenia na kategorię prawa jazdy. My się opieramy na zupełnie innych przepisach. Ja w ogóle mam wrażenie, że urzędnicy, którzy tworzą przepisy, sądzą, że jest to samo. Szkolenia dla zawodowych kierowców, przedłużające ich uprawnienia, traktują tak samo jak szkolenia kandydatów na kierowców. To nie jest to samo. Zwróćcie Państwo uwagę, że prowadząc OSK, można zebrać sobie grupę osób i 2 czy 3 razy w miesiącu z tą grupą wystartować. Spróbujcie zrobić to z zawodowymi kierowcami. Jeden zjechał z trasy, ma 3 dni wolnego, chce przyjść, wyjedzie na 2 dni, wróci do nas na następne 2 dni, inny przychodzi następnego dnia i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie wyznaczyć takich terminów, kiedy ci zawodowi kierowcy przyjdą, bo rozłożylibyśmy firmy transportowe. To są zupełnie inne przepisy. I gdyby pani była u mnie na kontroli, wnosiłbym o to, żeby mi pokazała podstawę prawną do tych czynności, które wykonała i do tych stwierdzeń, które wyraziła.
absolutnie nie ma nic w szkoleniu zawodowych kierowców, kto ma prowadzić ten moduł dotyczący udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie ma. W ustawie o kierujących mamy, ale ona nie ma zastosowania, bo my tu się opieramy na ustawie o transporcie drogowym. Byłem kiedyś, powiem wam, w urzędzie, bo przyszedł do mnie Białorusin z kolei na szkolenie i dostał na przyspieszoną kwalifikację. Pokazuje mi certyfikat, że ukończył na Litwie szkolenie, te długie, 140-godzinne, kraj unijny, wszystko ok. Więc ruszyłem do pani i pytam, dlaczego? Ona mówi, że w ustawie o kierujących, ja mówię, a mnie nie interesuje ustawa o kierujących, mnie interesuje ustawa o transporcie drogowym i rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców. Ale proszę pana, w ustawie o kierujących, ja mówię, ale ja nie mam kandydata na kierowcę, ja mam kierowcę zawodowego i nie mogliśmy się dogadać. Pani cały czas traktowała tego człowieka na podstawie ustawy o kierujących, tak jakby on miał się dopiero ubiegać o uprawnienia, a on te uprawnienia miał. Nie dogadaliśmy się, poprosiłem, żeby anulowała ten PKZ, była zdziwiona. Ja mówię, no tak, i tak nie będzie robił, niech pani anuluje. I kiedy anulowała, powiedziałem, że pojedziemy teraz do innego urzędu i tak zrobiliśmy. Za 40 minut mieliśmy kolejny PKZ już na szkolenie okresowe, ten właściwy. Ta naprawdę niewiedza tych osób, które wydają PKZ-y, jest jeszcze dla mnie do przyjęcia, bo może ktoś zachorował, może ktoś go zastępuje i tak dalej. Ale jeżeli ktoś przychodzi na kontrolę, to powinien się znać na tych przepisach i powinien je stosować, a nie wymyślać sobie. Bo do tej pory zajmowała się ta osoba kontrolą OSK, a teraz zajmuje się kontrolą OS-u. Rozbieżności kompletne, nie na miejscu. Ja jeszcze tylko poproszę tutaj też na prośbę pana Artura, aby pan Edward podzielił się swoją wiedzą na ten temat, czy jakieś konsekwencje sprowadzenia tej pierwszej pomocy przez osobę w cudzysłowie bez uprawnień były wyciągnięte, ponieważ tutaj pytający również jest zdania, tak jak Marek podobnie, że niemal każdy posiadający umiejętności i wiedzę może poprowadzić takie szkolenie. Także panie Edwardzie, jeśli jest pan łaskawy, to proszę napisać, czy jakieś konsekwencje z tego tytułu były. Na pewno wiele ośrodków chciałoby usłyszeć, jak to u pana wyglądało. Nie zawsze jest sala wypełniona 10-20 osobami. Zdarza się, że na sali jest jedna, dwie osoby i teraz co, ściągnąć lekarza? Zabierze nam wszystkie pieniądze, które uzyskaliśmy ze szkolenia. No absurd byłby totalny. Ja w ogóle za każdym razem, kiedy jestem w Departamencie Transportu, staram się uzmysłowić, że to są różne rzeczy. Kandydat na prawo jazdy, zawodowy kierowca, dwa różne szkolenia. Chociaż ludzie to sobie naprawdę bardzo mocno starają się łączyć. Pan Edward nam tutaj odpowiedział, nie było konsekwencji, także trochę nie do końca tutaj ta osoba pewnie prowadząca kontrolę była konsekwentna właśnie w swoich wymaganiach, jeżeli bo chodzi o... Bo pewno pan Edward się bronił i użył jakichś argumentów, więc kontrolująca zwątpiła, tak podejrzewam. I słusznie. Wróćmy może do prezentacji, bo trochę jeszcze nam zostało, ale bardzo nam miło, że państwo zadajecie pytania, także jeżeli coś się pojawi, to obiecałem, że będę tu 20 to... minut w studio, a już przekroczyłem czas, muszę przyspieszać. Proszę państwa, trafia do nas człowiek, kładzie na naszym biurku profil kierowcy zawodowego, ściągamy te wszystkie jego dane, które zostały w starostwie przypisane, dodajemy mu szkolenia i możemy rozpoczynać szkolenie. W przypadku kwalifikacji wstępnej mamy tylko rozpoczęcie i zakończenie. Korzystając z oprogramowania, które jest dostępne przez e-kierowcy, dziennik praktycznie nam się sam rozpisuje, nie musimy nic specjalnego robić. Problem pozostaje w dalszym ciągu tylko w kwestii zajęć w warunkach specjalnych, czy też zajęć na symulatorze. Od samego początku, kiedy te przepisy miały wejść w życie, byłem na spotkaniu z panią dyrektor Departamentu Transportu i zasugerowałem ten problem. Pani dyrektor zrzuciła to na pana Piętkę, który jeszcze wtedy był w departamencie. Wyraził zdziwienie takie, w jaki sposób to robić. No to weźcie laptopa, jak pojedziecie gdzieś tam na zajęcia i niech tam ktoś wam podpisze. No w jaki sposób, przepraszam, ja mam jeździć z laptopem na zajęcia? Bez przesady. Więc radzimy sobie to w różny sposób, ale myślę, że ta wersja papierowa jak najbardziej jest akceptowalna w tym momencie, że mamy pieczątkę z ODTJ-u lub z instruktora techniki jazdy, który przeprowadził zajęcia na symulatorze. Nic złego tutaj się nie dzieje.
To ja tutaj też pozwolę sobie wrzucić kamyczek do ogródka, że dziś Jakub Witasik pokaże Państwu, w jaki sposób możemy uprościć ten proces podpisywania dokumentacji przez pracowników ODTJ, także czekajcie z niecierpliwością, na pewno powiemy o tym więcej za chwilę. Oddaję Marku głos. A przy szkoleniu okresowym mamy więcej problemów, bo robimy rozpoczęcie, mamy obowiązek zakończyć moduł, następnego dnia rozpocząć, zakończyć i tak 5 razy, aż do pełnego zakończenia szkolenia i wystawienia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ale to ma się zmienić. Za chwilę będę mówił o tych propozycjach zmian. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o dokumentację, to ewidencję osób szkolonych mamy obowiązek przechowywać przez okres 10 lat, natomiast książkę przeprowadzonych zajęć przez okres 5 lat i później możemy dokonać zniszczenia. Jedynym, przepraszam, podmiotem, który dzisiaj może kończyć kwalifikację wstępną w postaci testu są wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Test składa się z 20 pytań. 16 prawidłowych odpowiedzi z tej części podstawowej musi być. Drugi test specjalistyczny, 10 pytań, 5 prawidłowych odpowiedzi. To jest kwalifikacja wstępna, czy też kwalifikacja wstępna przyspieszona. Natomiast jeżeli ktoś już uzupełnia, czy robi uzupełniającą lub uzupełniającą przyspieszoną, będzie miał do rozwiązania tylko i wyłącznie test specjalistyczny dla tej kategorii prawa jazdy, którą właśnie robi. No i to, o czym Państwu już mówiłem na początku, że te daty są rozbieżne. Spójrzcie na tą kolumnę 11. Mamy ograniczenie do 29 maja 2023 roku, a szkolenie jest ważne do 10 lipca. I kierowca nie może się sugerować datą, tą za kodem 95, poświadczającą ukończenie szkolenia, tylko kolumną 11. Dla tych, którzy nie mają polskiego prawa jazdy, nie ma możliwości dokonania wpisu, w związku z tym dla tych osób wydawane są karty kwalifikacji kierowcy. A przy okazji w dalszym ciągu funkcjonuje artykuł 39 z literką D w ustępie 6 bodajże, jest zapis fakultatywny, taki mówiący o tym, że jeżeli kierowca posiada dwie kategorie prawa jazdy i wykonuje przewozy dwoma rodzajami pojazdów, czyli ciężarówką i autobusem, wystarczy, jak ukończy jedno szkolenie. Ten przepis też jest nie do końca precyzyjny, bo jeżeli kierowca spełnia warunki na szkolenie okresowe, to owszem, powinien mieć dopisane jedno ukończone szkolenie do dwóch kategorii prawa jazdy. Problem mógłby się pojawić, jeżeli zrobiłby kategorię C w 2006 roku, a kategorię D w 2014 czy 10. Czyli już w dacie obowiązywania kwalifikacji, no to nie można mu tego szkolenia okresowego przypisać, bo on musi zrobić kwalifikację wstępną przyspieszoną. Ale należałoby to sprecyzować, ale sam fakt dzisiaj, kiedy pojawia się tam słowo może ukończyć jedno szkolenie, pojawia się ta fakultatywność i niektórzy urzędnicy po prostu chcą, żeby kierowca poszedł na drugie szkolenie. Więc może się tak zdarzyć, że następnego dnia przyjdzie do Was znowu kierowca do ośrodka i powie, no muszę jeszcze raz robić. To samo proszę, bo już mi się nie chce tego czytać, tamto już przeczytałem, to przesiedzę te 5 dni. I co? I uszczęśliwi w ten sposób tego urzędnika w starostwie? No, załatwiona formalnie sprawa będzie. Tylko dlaczego ten kierowca ma znowu marnować czas, dlaczego ma znowu wydawać pieniądze? Należałoby te przepisy mocno sprecyzować. No i ta kwestia, o której też już mówiłem na początku. Jeżeli ktoś chce przystąpić do kwalifikacji wstępnej, to po prostu ma zamiar wykonywać przewozy, chce i nikt go o nic więcej nie będzie pytał, tak? Spełnia warunki, czyli jest tutaj na terytorium naszego kraju od 185 dni ze względu na różne tam więzi albo po prostu chce wykonywać przewozy i okej. Natomiast w szkoleniu okresowym, zwróćcie Państwo uwagę, pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium naszego kraju i wykonującego przewozy drogowe. Jak on ma go zatrudnić w charakterze kierowcy, jak on nie ma jeszcze uprawnień, nie może świadczyć usług, no to zatrudni go, będzie musiał mu płacić. Spotkałem się z taką procedurą, bo w ramach mojej działalności gospodarczej również zajmuję się doradztwem transportowym, obsługuję firmy transportowe i niektórzy robią to w ten sposób, że dzisiaj go zatrudnia, wystawia mu zaświadczenie do urzędu, że jest zatrudniony w firmie transportowej, a jutro wysyła go na urlop bezpłatny, żeby nie ponosić kosztów tego okresu, który zajmuje mu szkolenie, jak również oczekiwanie na wydanie karty kwalifikacji kierowcy. Obchodzenie przepisów, komplikowanie życia, kompletnie niepotrzebne, nic nie wnoszące. No i
Szanowni Państwo, to tyle procedur, które pewno są Wam doskonale znane, ale starałem się jakoś je uściślić, sprecyzować, bo kiedy się zastanawiałem, jak mam przygotować to nasze spotkanie, to tak sobie pomyślałem, że zacznę od początku, czyli od tego 6 kwietnia 2022 roku. No i to już starałem się Państwu omówić. Spójrzcie na zmiany, które są przygotowywane w projekcie rozporządzenia. Opracowując program szkolenia, uwzględnia się odpowiednio zakres tematyczny trwania i to dzisiaj mamy. Mamy te dokumenty w ośrodkach, a w paragrafie 5 będziemy mieli: na etapie opracowywania programu dopuszcza się możliwość zaplanowania ćwiczeń oraz zajęć po zakończeniu zajęć teoretycznych, czyli dopiero kiedy skończymy teorię, ale bardziej niepokoi mnie ten zapis w paragrafie 5a, który powstanie. Opracowując plan wykonania, uwzględnia się w nim w szczególności harmonogram zajęć planowanych na poszczególne dni kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego ze wskazaniem zakresu tematycznego lub modułu, które będą realizowane podczas poszczególnych dni zajęć kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego. Wskazanie planowanych metod szkolenia. Co to znaczy? To znaczy, że do każdego szkolenia, pomimo tego, że posiadamy program, że każdego dnia prowadzimy dzienniki zajęć, czyli tą kartę przeprowadzonych zajęć, to jeszcze będziemy musieli harmonogram. I tu znowu pojawia się ta sytuacja, że my nie mamy grupy, nie zbieramy grupy zaczynając szkolenia pierwszego dnia miesiąca i 15 dnia miesiąca. Tylko dzisiaj przyjdzie do mnie jeden, jutro przyjdzie dwóch, a ja dla każdego z nich będę musiał pisać harmonogram datowy i wysyłać go do wojewody. I teraz trwa już szkolenie 2 dni, dzisiaj zakończył się 2 dzień, wieczorem odbieram telefon od kierowcy i on mówi: wie pan co, nie przyjdę jutro i pojutrze, bo kolega zachorował, szef mówi, że muszę przerwać to szkolenie i jechać w trasę. Ja wrócę 3 dnia. To co, to ja będę musiał pisać teraz aneks i wysyłać go do wojewody. My będziemy mieli zawracaną głowę, a za 4 lata wojewoda nie będzie mógł wejść do swojego biura, bo na korytarzu będą leżały nasze harmonogramy i aneksy. Absurd. Absurd, kompletny absurd. Nie boję się tego słowa powtórzyć. I chyba się ze mną zgadzacie. Nie ma chyba nikogo z Was, kto chciałby dzisiaj siedzieć i pisać harmonogramy. Przyszedł jeden kursant, jutro przyszło 3. I teraz z tych 3 jeden będzie chciał 3 dni tylko, bo później musi pojechać. Już o tym wiemy, piszemy, siedzimy, piszemy dokumentację, z której nic nie będzie wynikało. Kompletnie nic nie będzie wynikało. Nie wiem. Mam nadzieję, że jeszcze w ciągu najbliższych dni spotkam się z panią dyrektor Departamentu Transportu i będę z nią rozmawiał na ten temat, bo być może, że ktoś sobie po prostu z tego sprawy nie zdaje. W jaki sposób obciąży nas jako ośrodki szkolenia, a my tego nie będziemy robić za darmo. Będziemy musieli podnieść cenę szkoleń, no i spędzać tam więcej czasu. Obecnie jedyną osobą, która może rozpoczynać szkolenie, moduły, kończyć, jest kierownik ośrodka szkolenia. Od samego początku było to złe, niewłaściwe, bo kierownik to nie jest osoba, która jest gwoździem przybita tylko i wyłącznie do krzesełeczka przy biurku i czeka, żeby składać podpisy elektroniczne. Nie. Tutaj ustawodawca nas wysłuchał i będzie mogła to robić również inna osoba upoważniona przez kierownika ośrodka, czyli jakiś pracownik będzie upoważniony. Jeżeli chodzi o weryfikację tych danych, które ściągniemy na nasze komputery wynikające z PKZ-u, mamy na dzień dzisiejszy jeszcze, jak wspominałem, obowiązek weryfikowania w profilu kierowcy, czy ważne są dokumenty i tak dalej. Zostanie on uchylony. Wspominałem o tym, no nie jesteśmy żadnymi przełożonymi o urzędników państwowych. To oni mogą przeciwnie nas kontrolować, a nie my ich. Więc był to od samego początku taki absurd, ale chyba taki asekurancki absurd wynikający z tego, że a jak ktoś tam ktoś się pomyli, to może oni tam w ośrodku zweryfikują. Tak, jesteśmy w stanie to zweryfikować, bo jestem święcie przekonany, że wiedza nas jako właścicieli ośrodków jest dużo większa niż urzędników państwowych. Mamy coś?
Czy tylko potwierdziłaś to, co mówię? Mamy tutaj jeszcze odnośnie karty kwalifikacji kierowcy. Pan Kacper mówi, że ta sytuacja z kartą kwalifikacji kierowcy też jest bardzo niejednoznaczna. Pan Kacper ma kierowcę, który posiada hiszpańskie prawo jazdy, jest Polakiem i urząd nie chce mu wydać karty kwalifikacji kierowcy. Natomiast wymianę prawa jazdy na polskie. Jeżeli ten Polak przebywa rzeczywiście tutaj powyżej 185 dni, to ma obowiązek wymienić to prawo jazdy. Tylko w przypadku obywatela Unii Europejskiej, tak, jest to Polak, ma prawo jazdy hiszpańskie, a więc i Hiszpania, i my jesteśmy w Unii Europejskiej. On może zawsze się wytłumaczyć, ale ja wyjeżdżałem, ja tu nie przebywam 185 dni. Ja co 2 tygodnie jeżdżę sobie tam do Hiszpanii, bo tam mam rodzinę, tam mam może swoje mieszkanie drugie, cokolwiek, tak? I on nie przebywa tu przez 185 dni, więc mają obowiązek wydać mu KKK. Inaczej byłoby to z obywatelem innym niż, czyli takim innostrańcem, bo oni będą mieli pieczątkę w paszporcie, kiedy wjechali, kiedy wyjechali. I tu nie będzie niczego, a my jesteśmy w strefie Schengen. Nam nikt pieczątek w paszporcie nie stawia. Ja nie muszę mieć paszportu dzisiaj, żeby jechać do Hiszpanii. Tak? Przejeżdżam przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, gdzie mój dowód osobisty będzie honorowany. I to jest tylko i wyłącznie moje oświadczenie w urzędzie, że ja 2 tygodnie temu dopiero przyjechałem. Ja byłem tam 5 dni w Hiszpanii, no bo tam mam rodzinę, tam mam dom, cokolwiek. Więc nie może urzędnik iść tak w zaparte, bo narusza tak naprawdę podstawowe prawa tego obywatela. Marku, jeszcze tutaj pani Ziuta pyta, czy zasadne jest, aby drukować książkę z przeprowadzonych zajęć i trzymać ją w formie papierowej? Ja tego nie robię, jeżeli nie ma takiej potrzeby. W przepisach mamy jasno, jasno wskazane, że książka prowadzona w sposób elektroniczny w każdej chwili powinna być gotowa do wydruku. Jeżeli będzie taka potrzeba, to ją wydrukuję. Ale praktyka jest różna. Bo niektórzy drukują, okresówek to chyba nikt nie drukuje, a jeżeli już, to naprawdę znikoma liczba ośrodków. Natomiast przy kwalifikacji wstępnej zdarza się, że drukują. Ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, to po co? Niech to wszystko będzie w systemie elektronicznym. W końcu mamy XXI wiek. Ja osobiście spotkałam się, że tak naprawdę ośrodki drukują sobie tę część potwierdzającą odbycie szkolenia tej części praktycznej, po to właśnie, żeby na ten moment jeszcze osoby prowadzące szkolenie chociażby na symulatorze miały gdzie podpisać. Natomiast cała pozostała dokumentacja, ona jest jak najbardziej w systemie, w wersji takiej online. Ja nie widzę potrzeby drukowania. Mamy, ale to Kuba chyba o tym też będzie mówił, tak? Tak, tak będzie tak. O tym mówił, więc ja pozwolę sobie pominąć, zasugeruję tylko, że znalazło ministerstwo rozwiązanie potwierdzania zajęć prowadzonych poza ośrodkiem, czyli w ODTJ-ach, czy też na symulatorach. Kierownik ośrodka również już nie będzie musiał zajmować się aż tak bardzo podpisywaniem tych dokumentów, bo również w przypadku innych rzeczy będzie mogła to robić upoważniona przez kierownika osoba. I kwestie oprogramowania, które już tak naprawdę nas jako właścicieli ośrodków niespecjalnie dotyczą, bo e-kierowca zadba o to wszystko, żeby wszystko było zgodne, tak jak do tej pory zresztą. I powiem szczerze, zdarzało mi się, że ktoś odwiedzał mój ośrodek, korzystając z innych oprogramowań niż e-kierowcy i mówił, że z zazdrością patrzy na to, co zrobił e-kierowca. Że tutaj raczej nie ma żadnych wątpliwości. Zmieni się również przepis dotyczący logowania, które na dzień dzisiejszy wymaga potwierdzenia kodem wysłanym na telefon osoby. I to każdego dnia w zasadzie, tak? Nie będzie już takiej potrzeby. Dotychczasowe sporządzanie dokumentacji w związku z przerwaniem szkolenia, kierownik ośrodka szkolenia lub osoba przez niego upoważniona, ale również pamiętajcie, że szkolenia prowadzą również jednostki oświaty, więc również ten dyrektor lub upoważniona przez niego osoba będzie w przypadku przerwania szkolenia dokonywała odpowiednio w książce przeprowadzonych zajęć wpisu. No i na tym będzie się kończyła ta przygoda.
Uchylony zostaje również paragraf 23 w ustępie 2. Przed brakowaniem książki przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w trakcie szkolenia, zajęć teoretycznych, ćwiczeń lub zajęć wpisuje się odpowiednio do ewidencji osób szkolonych. Nie będzie już takiej potrzeby. No i jeżeli te przepisy wejdą już w życie, proszę Państwa, to będziemy mieli 6 miesięcy na to, żeby opracować, dostosować w zasadzie nasze programy szkolenia, które macie. I skoro jesteście na tym naszym spotkaniu, to podejrzewam, że macie właśnie program szkolenia, który został opracowany tu w e-kierowcy. Program ten opracowywałem razem z Natalią Głowińską i szczerze mówiąc mieliśmy na to 3 dni. Nie do końca było wiadomo, w jakiej formie ukaże się rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców, więc opieraliśmy się na starych materiałach. Pojawiały się jakieś niedociągnięcia, być może nawet, że błędy, ale niektóre urzędy, nie zwlekając, chciały już następnego dnia, czyli 7 kwietnia, zobaczyć program szkolenia. Takie informacje telefoniczne otrzymywałem, więc musieliśmy się sprężyć. Teraz będziemy mieli 6 miesięcy na to, żeby dostosować te programy, więc spokojnie damy sobie z tym radę i myślę, że tym razem nie będzie już nic, co mogłoby kogokolwiek zaskoczyć. I to tyle, jeżeli chodzi o przebieg, w jaki sposób to się teraz odbywa, w jaki sposób będziemy, jeżeli te projektowane zmiany wejdą. Ja osobiście powiem szczerze, nie przepadam za uczeniem się projektów, bo one bardzo często ewaluują później. Raz, drugi, trzeci, piąty i w końcu gdzieś tam w głowie coś zostanie, wchodzi już właściwe rozporządzenie, a ja jeszcze pamięcią jestem gdzieś tam w tej drugiej propozycji zmiany. Całe szczęście jest ten okres przejściowy, więc wszyscy będziemy mieli pół roku na to, aby się przygotować, wdrożyć w nowe sposoby prowadzenia chociażby tej dokumentacji. Marku, serdecznie Ci dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję Państwu. Jestem pewna, że nasi widzowie są zadowoleni, biorąc pod uwagę pytania, które się pojawiły i odpowiedzi oczywiście, które padły jak zwykle z Twoich ust. Dzięki serdeczne. Dziękuję również, dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, ta część, która dotyczyła przepisów, kończy się w tym momencie, natomiast rozpoczynamy drugą część. Tutaj nasi specjaliści omówią tematy, które przytoczyłam wcześniej. Już teraz zaproszę do Państwa Marka Ilkiewicza, który zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy w dokumentacji szkoleniowej. Marku, zapraszam Cię serdecznie. Drodzy Państwo, jeśli pojawią się jeszcze jakieś pytania z Waszej strony, bardzo proszę o umieszczenie ich w komentarzach pod naszą transmisją. Też postaramy się, aby Marek ustosunkował się, jeszcze Marek Rupental, do tych tematów, które Państwa interesują. Także też będziemy sukcesywnie na te pytania odpowiadać. Teraz już witam Ciebie, Marku, i z niecierpliwością czekamy, żeby zobaczyć, jakież to błędy popełniają nasze ośrodki szkolenia kierowców i mam nadzieję, że wyjdziemy z szybkim rozwiązaniem dla ośrodków. Tak, rozwiązanie będzie bardzo szybkie. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Dzięki, oddaję głos Marek Ilkiewicz. No, mieliśmy przed chwilą solidną porcję rzetelnej wiedzy. Wezmę sobie pilota, przejmę atrybut władzy i zaczynamy. Będziemy powoli zaczynać. Witam raz jeszcze serdecznie na kursie trenera wykładowcy, kursie, który z jednej strony jest podsumowaniem tego wszystkiego, co wydarzyło się w ciągu roku, a z drugiej strony jest takim przypomnieniem tych przepisów, tej rzeczywistości, w której przyszło nam funkcjonować. Dlatego jeszcze raz dziękujemy bardzo Markowi za bardzo dobrą, bardzo dużą porcję wiedzy. Ja zajmę się 6 najczęściej popełnianymi błędami w dokumentacji szkoleniowej. Skąd w ogóle wziął się pomysł na taki temat? Otóż w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w ciągu całego mnóstwa spotkań i audytów, które prowadziliśmy, ten temat w zasadzie wypłynął sam. Okazuje się, że są to rzeczy, które z jednej strony bardzo dotykają Was, a z drugiej strony takie, nad którymi należałoby popracować. Dlatego w toku tych audytów wyróżniliśmy sobie dokładnie 6 najczęściej popełnianych błędów. Podzieliliśmy je pomiędzy szkolenie okresowe i kwalifikację wstępną i w takim właśnie podziale za chwilę je sobie omówimy. Zanim przejdę do tego omówienia, chciałbym wspomnieć na temat tego, jakie są czynniki, które zwiększają ryzyko. Te, które sprzyjają powstaniu ryzyka popełnienia błędu. Po pierwsze jest to presja czasu. W każdym jednym ośrodku, w którym byłem, widziałem, że
każda jedna osoba, bez względu na to, czy jest to właściciel, czy osoba, która prowadzi te szkolenia, pracuje pod ogromną presją czasu. Zawsze to ciśnienie jest naprawdę duże. Druga rzecz, tutaj bardziej dotyczy właścicieli ośrodków szkolenia kierowców, no jest to stres, który towarzyszy prowadzeniu własnej firmy. O tym akurat nie trzeba wam mówić, bo sami doskonale wiecie, jak to wygląda. Kolejnym elementem jest ogromna ilość obowiązków. Byłem wielokrotnie świadkiem sytuacji, w których właściciel ośrodka, osoba prowadząca szkolenie, robiła jednocześnie całe mnóstwo innych rzeczy. Tak naprawdę jest to przepis na to, żeby popełnić błąd. I niestety pojawił się również czynnik ludzki. Mówię tutaj o braku systematyczności w pracy z dokumentacją szkolenia. Niestety to się potem bardzo źle na tej dokumentacji odbija. Dlaczego są to czynniki sprzyjające ryzyku? Dlatego, że powstaje ryzyko po pierwsze popełnienia błędów dokumentacji, a po drugie w związku z tym błędem niepomyślnego wyniku kontroli z urzędu wojewódzkiego, czego oczywiście nikt sobie nie życzy. Przechodząc powoli do naszego tematu, kwalifikacja wstępna. Tutaj wyrażyliśmy trzy dokładnie czynniki, trzy najczęściej popełniane błędy. Pierwszy z nich to jest ilość godzin w module niezgodna z rozporządzeniem. Drugim z tych błędów jest wybór niewłaściwego rodzaju i formy zajęć, natomiast trzecim jest zapis w książce przeprowadzonych zajęć, który nie odzwierciedla rzeczywistej pracy kursanta. I teraz, przechodząc już bardziej do szczegółów, omówimy sobie błąd pierwszy. Żeby dobrze go zrozumieć, chciałbym wam, nawet sobie, przedstawić coś takiego, co ja roboczo nazwałem mapą drogową procesu szkolenia. Innymi słowy, chodzi o hierarchię dokumentacji, na której opieramy cały proces szkolenia. Mówię tutaj po pierwsze o rozporządzeniu dotyczącym szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Na tym rozporządzeniu oparty został program szkolenia. Bardzo ważny dokument, który każdy z was musi posiadać i przedstawić w ośrodku, w Urzędzie Wojewódzkim. Trzecim elementem jest platforma szkoleniowa i treści, które zawierają się w tej platformie. Treści to oczywiście muszą być bardzo mocno kompatybilne z tym, co zawiera przedstawiony w Urzędzie Wojewódzkim program szkolenia. I cofając się jeszcze bardziej, program musi być kompatybilny z tym, co zostało określone w rozporządzeniu. Mamy już platformę, więc możemy przejść do samego kursu. Te dokumenty, które generują się podczas kursu, wszystkie te dokumenty, które później musimy przechowywać, one odzwierciedlają cały proces szkolenia kursanta, który, tak jak wcześniej wspomniałem, musi być oparty po pierwsze na rozporządzeniu, po drugie na programie. No i tutaj od czasu do czasu pojawiają się schody. Weźmy na przykład czas i temat szkolenia. Bardzo dobrym przykładem jest pierwszy moduł w kwalifikacji wstępnej, który w całości zawiera się w 30 godzinach. I to jest bardzo ściśle dookreślone w rozporządzeniu. Tematy w tym module mamy dwa i tutaj bardzo ściśle również mamy określony czas, w jaki te tematy powinny być realizowane, czyli dwa razy po 15 godzin. Każdy z tych tematów zawiera podtematy. No właśnie, i tutaj nie ma określonego czasu na realizację tych podtematów. Pytanie teraz brzmi, czy to oznacza, że osoba prowadząca dokumentację może sobie w dowolny sposób żonglować czasem tych podtematów? No nie, dlatego że tematy te, one muszą być i zwykle są bardzo szczegółowo opisane w programie szkolenia, który dostarczyliśmy Urzędowi Wojewódzkiemu. No właśnie i tutaj na tej podstawie możemy doprowadzić do sytuacji, w której po pierwsze mamy ustalone ramy czasowe szkolenia i po drugie mamy pełną zgodność dokumentacji kursu z programem, który przedstawiliśmy w Urzędzie Wojewódzkim. Znam niestety przypadki, kiedy kontrolujący weryfikował sobie dokumentację kursu, mam na myśli książkę przeprowadzonych zajęć, nie tylko z tym, co jest w rozporządzeniu, ale właśnie z programem szkolenia. Tu akurat wszystko było korrekt, więc ta akurat kontrola zakończyła się bardzo pomyślnie. Natomiast gdzie to jest największe zagrożenie? W momencie, kiedy prowadzimy dokumentację ręcznie, jak to Tomek mówi, analogowo. Nie mam tutaj na myśli pisania długopisem, ale mamy dokument, który wypełniamy sobie na komputerze.
Często widziałem sytuacje, w których osoba prowadząca dopasowywała sobie godziny pod tematów do tematu, tak żeby jej te 15 godzin zagrała, a finalnie 30, no bo mamy dwa tematy w tym pierwszym module. I teraz tak, żeby to było zgodne z rozporządzeniem, warto byłoby sprawdzić sobie po kolei. No i tutaj zaczyna się nierówny bój z kalkulatorem. Nawet lokalizacja tego błędu i skorygowanie nie poprawi nam humoru ze względu na to, że taka korekta ma wpływ na finalny czas samego szkolenia. Okej, drugim rodzajem popełnianych błędów jest niewłaściwy rodzaj i forma zajęć. Wrócę jeszcze na chwileczkę do rozporządzenia. Nowe rozporządzenie w bardzo ścisły sposób określiło to, jakiego rodzaju oznaczeń w książce przeprowadzonych zajęć musimy użyć do raportowania przebiegu kursu. Jeśli chodzi o rodzaje, jest to T, czyli teoria, C, czyli ćwiczenia i P, czyli praktyka. Jeśli chodzi o formy szkolenia, mamy T, formę tradycyjną, W, użycie oprogramowania wspomagającego proces szkolenia i E, czyli szkolenie przy użyciu technik komputerowych i internetu. Oczywiście ta literka E oznacza nauczanie na odległość. Przepraszam bardzo. Gdzie tu powstają błędy i jakie są ich przyczyny? Najczęstsze błędy, jakie tutaj pojawiają się, to jest zwyczajnie zamienienie form szkolenia. Ciekawe jest też, mam tutaj taki fajny przykład, z którym kiedyś się zetknąłem w ośrodku, ale to za chwilę go pokażę, taka będzie mały quiz. Zamienienie, wpisanie na przykład w momencie, kiedy prowadzimy całe szkolenie przy pomocy programowania wspomagającego, wpisanie rodzaju teoria, tu jest OK, i formy te tradycja, no bo tradycyjnie szkole przy komputerze. Niestety to jest błąd, który niesie ze sobą poważne konsekwencje. Tak samo jak w sytuacji, kiedy kursant ma możliwość szkolenia się poza siedzibą ośrodka w części podstawowej kwalifikacji wstępnej. Tymczasem dochodzimy do wniosku, że właściwie no szkoli się przy pomocy tego oprogramowania, no to wpiszemy W. No nie, jest to błąd. Jest to ewidentne poświadczenie nieprawdy, dlatego że w takiej sytuacji należałoby wpisać E, czyli nauczanie na odległość i to będzie prawdziwy zapis. Tak właśnie wyglądają błędy. Ich przyczyny? Najczęściej jest to niewiedza. Po prostu niewiedza. Czasami osoby, które dbają o dokumentację, nie do końca są zorientowane w tym, jakich oznaczeń literowych powinny użyć w kolumnie 8 i 9. I teraz tak. Konsekwencjami tych błędów oczywiście jest bardzo pogłębiona kontrola, która nie zawsze ma szczęśliwy finał. A teraz zapowiedziany wcześniej quiz. Tutaj mamy książkę, tak, kilka danych na początek. Książkę szkolenia, które było prowadzone przy pomocy oprogramowania wspomagającego. Teraz pytanie brzmi, gdzie tu jest błąd? No właśnie, błąd mamy na kolejnym slajdzie. Tutaj forma zajęć powinna być opisana literą W, dlatego że tak jak wcześniej wspomniałem, szkolenie było prowadzone w siedzibie ośrodka, natomiast przy użyciu oprogramowania wspomagającego, więc tutaj to oznaczenie jest ewidentnie nieprawdziwe. To jest taki kwiatek, na który trafiłem podczas jednego z audytów. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Kolejnym błędem jest zapis w książce, który nie odzwierciedla faktycznej pracy kursanta w czasie kursu. Ten błąd zazwyczaj powstaje w momencie, kiedy korzystamy z tak zwanych szablonów książki przeprowadzonych zajęć. Spotkałem się już z takim podejściem, że słuchaj, no my mamy szablon. Mamy szablon, mamy tam pięknie rozpisane wszystkie godziny szkolenia, zmieniamy tylko dane kursanta, no i daty. No okej. Okay. Tyle tylko, że kontrolujący doskonale orientują się w tym, że zarówno kursy kwalifikacji wstępnej, jak i szkolenia okresowego są to bardzo zindywidualizowane kursy, gdzie kursant pracuje tak naprawdę swoim rytmem. I powielanie tych godzin no jest dosyć ryzykowne. I teraz konsekwencją powielania tego rodzaju szablonów może być to, co wydarzyło się na początku roku w jednym z ośrodków na południu Polski. Otóż szablon był bardzo fajnie przygotowany, ładnie skrojony. Kursanci mieli przygotowywaną dokumentację według tego szablonu, ale w trakcie kontroli z Urzędu Wojewódzkiego okazało się, że ta matryca, która posłużyła do zbudowania tego szablonu, zawierała w sobie błąd.
I z tym samym błędem zostały powielone wszystkie książki kursantów, którzy szkolili się w tym ośrodku. Niestety no konsekwencje nie były przyjemne. Ośrodka już nie ma. Dobrze, idąc dalej, dochodzimy powoli do szkolenia okresowego. Analogicznie do kwalifikacji wstępnej, również w szkoleniu okresowym wyróżniliśmy sobie trzy błędy, które najczęściej pojawiały się w dokumentacji szkoleniowej. Były to po pierwsze godzina rozpoczęcia modułu, nieco różniąca się od tego informacji, które wprowadziliśmy w PKZ-cie. Następnie nazwa modułu, tematu w książce, również inna niż w PKZ-cie. No i niestety więcej niż 7 godzin nauki dziennie. To są akurat takie błędy, które rzeczywiście pojawiały się w bardzo dużej skali. Jeśli chodzi o godzinę rozpoczęcia modułu szkolenia w książce przeprowadzonych zajęć i jej różnice z informacjami wprowadzonymi do PKZ. Zacznijmy od tego, że intencją wprowadzenia PKZ była możliwość natychmiastowej weryfikacji tego, czy osoba szkolona rzeczywiście znajduje się na szkoleniu. Warto o tym pamiętać, bo to jest informacja, którą wysyłamy w momencie rozpoczęcia szkolenia. I teraz tak, dane, które wprowadzamy do książki przeprowadzonych zajęć, powinny być absolutnie zgodne z informacjami, jakie wprowadzamy do PKZ. I tutaj największymi generatorami błędów, można powiedzieć, jest po pierwsze niewiedza. Bardzo często spotkałem się z argumentem, że no właściwie w czym jest problem? Przecież mogę sobie rozpocząć szkolenie w PKZ-cie dzisiaj, książkę zacznę robić jutro. No nie, tutaj zaczyna brakować kompatybilności informacji. I teraz drugim takim generatorem błędów jest duża ilość narzędzi, których czasami używacie w swojej pracy. Zdarza się tak, że jest PKZ pobierany w jednym systemie, szkolenie uruchamiane w drugim systemie, a książka przeprowadzonych zajęć prowadzona w trzecim systemie lub ręcznie. I teraz, mając na uwadze to, że w ośrodku może szkolić się jednocześnie kilku, kilkunastu kursantów, okazuje się, że mamy do skopiowania informacje do tych trzech różnych miejsc, które tak naprawdę powielają się. Jeżeli zaczynamy te informacje przenosić z jednego miejsca w drugie, zwyczajnie może dojść do ludzkiej pomyłki. To wcale nie jest takie rzadkie. Drugim błędem przy szkoleniach okresowych jest również dosyć istotny błąd z punktu widzenia tego, co zostało opisane w rozporządzeniu. Mam tutaj na myśli nazwę tematu modułu, która nie jest zgodna z informacjami wprowadzonymi do PKZ. Zgodność informacji w PKZ z przebiegiem szkolenia pojawia się w momencie, kiedy aktualizujemy moduł na zakończenie. I teraz w sytuacji, kiedy mamy dużą ilość kursantów, mamy ich wszystkich na każdym etapie, na różnych etapach szkolenia, może zwyczajnie dojść do pomyłki, dlatego że nie jesteśmy w stanie kontrolować tych wszystkich aspektów równocześnie. A ważne jest to, żeby na koniec szkolenia mimo wszystko wskazać moduł, w którym ten kursant akurat teraz pracował. Tutaj zgodność tych danych zawartych w PKZ z książką przeprowadzonych zajęć jest jednym z elementów, które za każdym razem podlegają kontroli w przypadku wizyty państwa z Urzędu Wojewódzkiego. I tutaj pilnowanie tego wszystkiego samodzielnie, że tak powiem ręcznie, może powodować problemy również wówczas, gdy pracujemy tylko w jednym systemie. Dlatego, że jest to ilość danych, bardzo szczegółowych i bardzo ważnych danych, nad którymi trzeba zwyczajnie zapanować. Na razie mówimy cały czas o problemach, które się pojawiają, ale za chwilę przedstawimy również rozwiązania tych problemów. Bardzo fajne rozwiązania. Kolejna rzecz, ostatni punkt w prezentacji, jeżeli chodzi o szkolenie okresowe, to jest więcej niż 7 godzin nauki dziennie. Odkąd prowadzone są w tym systemie szkolenia okresowe, od samego początku mamy do czynienia z maksymalną ilością godzin dziennego szkolenia. Ona jest opisana jako 7 godzin, od zawsze. I teraz zazwyczaj zagrożenie to pojawia się w sytuacji, w której ręcznie prowadzimy książkę przeprowadzonych zajęć. Ręcznie, analogowo, jak kto lubi. I teraz tak.
Jeżeli prowadzimy jednocześnie dokumentację dla wielu kursantów, prowadzimy ją ręcznie, jeżeli mamy do czynienia z różnymi godzinami rozpoczęcia, zakończenia kursów, z różnymi etapami tych kursów, no i z przerwami, które musimy również ewidencjonować, powstaje rzeczywiście bardzo duża możliwość popełnienia w tej sytuacji błędu. I nie są to oczywiście błędy zamierzone. To wszystko wynika z tego, że w jednym miejscu musimy wskazać ogromną ilość danych i pilnować tego, żeby one były poprawne i zgodne z tym, co pojawia się w PKZ-cie, co pojawia się w książce przeprowadzonych zajęć i finalnie, co pojawia się również w ewidencji osób szkolonych. To są trzy dokumenty, które tak naprawdę zawsze powinny być ze sobą kompatybilne. Oczywiście nie jest tak, że mówimy tylko i wyłącznie o problemach. Za chwilę dowiecie się również bardzo dużo na temat tego, jak te problemy rozwiązać, jak sobie z nimi radzić. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia. Marku, serdecznie dziękujemy za błędy, które nam zobrazowałeś. Teraz zaprosimy Tomka, który przedstawi nam rozwiązania tych problemów. Także serdeczne dzięki i zapraszam Tomasza Kokoła. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia. Drodzy Państwo, już szykuje się do Państwa Tomek Kukuła. Za chwilę opowie Wam o rozwiązaniu tych problemów. Jestem przekonana, że tutaj system spełni Wasze oczekiwania i pracując zgodnie z tym, co zaproponuje Tomasz, będziecie Państwo sprytnie unikali tych błędów, o których mówił Marek. Witam już Tomasza. Tomasz już z nami. Oddaję głos Tomkowi. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kukuła i z ramienia firmy Kierowca zajmuję się konsultowaniem organizacji szkoleń w obszarze szkolenia kierowców zawodowych, zarówno na kwalifikację wstępną, jak i na szkolenia okresowe. Dobrze jest wystąpić po Marku Ilkiewiczu, który trochę Państwa nastraszył. No bo tak naprawdę to, co przedstawił nam Marek, te błędy, które pojawiają się w dokumentacji szkoleniowej, to trochę wyglądało jak pole minowe, po którym trzeba stąpać bardzo ostrożnie, bo w każdej chwili można stanąć na miejsce, które zrobi nam krzywdę. Natomiast moja rola jest trochę inna. Ja chcę Wam pokazać, jak zabezpieczyć się przed tymi błędami w dokumentacji, bo są sposoby, które pozwalają nam na uniknięcie błędów i na to, żeby tą dokumentację prowadzić prawidłowo. Jeszcze sięgnę sobie tylko po... Okej. No i to właśnie tak jest, że mamy pewne rozwiązania, które przed tymi błędami nas zabezpieczają. Słyszymy wszyscy wszem i wobec o tym, że to, co się w tym momencie rozwija, to jest sztuczna inteligencja, to jest automatyzacja, to jest rozwój różnego rodzaju oprogramowań, rozwiązań systemowych, które mają odebrać nam trochę niepotrzebnej roboty, oddać nam czas w zamian tej niepotrzebnej roboty i tak naprawdę uprościć nam pracę. Te rozwiązania, one oczywiście się pojawiają i one również dotyczą naszej branży, czyli szkolenia kierowców zawodowych. Zanim pokażę Wam te rozwiązania, bo takie rozwiązania mamy dla Was przygotowane, to przeniosę Was na chwilę w przeszłość, do ubiegłego roku, do 6 kwietnia 2022 i zabieram Was do wirtualnego ośrodka naszego zaprzyjaźnionego pana Zbyszka. Pana Zbyszka, który od lat prowadzi ośrodek szkolenia. Prowadzi go bardzo dobrze, jest bardzo wysoko oceniany na rynku. Szkoli kursantów zarówno na kwalifikację wstępną, jak i na szkolenia okresowe. 6 kwietnia również jego ośrodek był otwarty. I kilka dni po 6 kwietnia do pana Zbyszka zgłosił się pierwszy kursant, trzymając w ręce dokument potwierdzający, że zdobył właśnie profil kierowcy zawodowego. Ale pan Zbyszek, mimo że szkolił już od wielu, wielu lat, nie za bardzo wiedział, jak się za to nowe szkolenie wziąć. Więc pierwsze, co zrobił, to zajrzał sobie do rozporządzenia. A w rozporządzeniu znalazł taki zapis, że pierwsze, co musi zrobić, kiedy przyjmuje kursanta według nowych zasad na szkolenie, to musi pobrać profil kierowcy zawodowego. Kursant taki profil, jak wspomniałem, miał przygotowany, więc pan Zbyszek sięgnął do oprogramowania, z którego do tej pory korzystał w celu pobierania profili kandydata na kierowcę i tam dodał swoje odpowiednie dane ośrodka, a następnie zarejestrował kursanta, wprowadzając po raz pierwszy kilka danych tego kursanta. Jakie to były dane? To musiał być na pewno numer PESEL i ten długi, skomplikowany numer profilu kierowcy zawodowego, numer PKZ.
Okej, okay. Pierwsze koty za płoty, pomyślał sobie pan Zbyszek. No ale żeby się upewnić, jaki powinien być następny właściwy krok, sięgnął znowu do rozporządzenia. I rozporządzenie pokazało panu Zbyszkowi, że kolejną rzeczą, którą musi zrobić, to jest zarejestrowanie tego kursanta w ewidencji osób szkolonych, czyli w nowym na tamten moment dokumencie, który pojawił się po zmianie przepisów. Pan Zbyszek jako rozsądny człowiek miał przygotowany taki dokument. Odsunął więc szufladę swojego dębowego biurka i z szuflady wyciągnął druk ewidencji osób szkolonych. A następnie skrupulatnie wprowadził wszystkie dane kursanta, a było to imię i nazwisko kursanta, numer PESEL, numer PKZ, czyli znowu ten długi numer nadany przez starostwo powiatowe. Następnie wprowadził zakres szkolenia, rodzaj szkolenia, formę szkolenia, i odetchnął, bo wydawało mu się, że to już. Część danych, jak zauważycie, czyli PESEL i numer PKZ, użyty został w przypadku tego jednego kursanta już po raz drugi. Żeby nie popełnić błędu, pan Zbyszek znów otworzył rozporządzenie. I z rozporządzenia wyszło mu, że teraz powinien zaktualizować PKZ tego kursanta, to, które zostało wcześniej pobrane. Powinien zaktualizować PKZ o rozpoczęcie szkolenia. Więc cóż, wrócił pan Zbyszek po raz kolejny na platformę, na której robił wcześniej pobranie PKZ-u, a teraz na tej platformie odszukał kursanta i zaktualizował jego profil kierowcy zawodowego o rozpoczęcie szkolenia okresowego, wprowadzając tam między innymi datę pierwszych zajęć. No, nauczony doświadczeniem, wrócił znowu do rozporządzenia. No i doszedł do wniosku, że teraz wypadałoby uruchomić to szkolenie. Skoro ono już zostało zgłoszone w PKZ-cie jako rozpoczęte, to trzeba by było to szkolenie uruchomić. Otworzył więc kolejną platformę szkoleniową, platformę, z której naówczas korzystał. I okazało się, że tam znów musi wprowadzić wszystkie dane kursanta po raz kolejny. Musiał wprowadzić imię i nazwisko, żeby móc potem tego kursanta na liście odszukać. Musiał wprowadzić po raz kolejny, zobaczcie, numer PESEL i musiał wprowadzić numer telefonu, no bo kursant zgodnie z nowymi przepisami musi mieć możliwość zmiany hasła, prawda, korzystając z SMS-a. Uf, pewne sprawy już mamy za sobą, pomyślał pan Zbyszek, ale znów sięgnął do rozporządzenia. I okazało się, że to wcale nie jest jeszcze koniec, bo pan Zbyszek musiał wydać osobie szkolonej książkę przeprowadzonych zajęć. Był przygotowany, więc znów szuflada, biurko i z tejże właśnie szuflady wyciągnął książkę przeprowadzonych zajęć. A w tej książce okazało się, no właśnie, w tej książce trzeba było wprowadzić takie dane. Imię i nazwisko kursanta, numer PESEL kursanta, numer PKZ, datę pierwszych zajęć, też na czerwono, bo też już to wpisywaliśmy, prawda, w ewidencji, rodzaj zajęć, formę zajęć i cały szereg innych danych. Zostawiamy tylko te na ten moment, na potrzeby naszej prezentacji, tylko te dane, które dotyczyły samego rozpoczęcia szkolenia. Okej, okay, wpisane. Ale wyobraźcie sobie, jak wyglądał pan Zbyszek po całej tej procedurze. Tak, mniej więcej. A teraz pokażę wam, jakie dane musiał tak naprawdę wprowadzać kilkakrotnie do całego szeregu tych wszystkich dokumentów, platform i tak dalej, z których korzystał. Otóż wprowadzał imię i nazwisko, wprowadzał numer PESEL, wprowadzał numer PKZ, wprowadzał datę pierwszych zajęć, rodzaj zajęć i formę zajęć. I teraz szybkie pytanie dla was. Ile razy wprowadzał każdą z tych danych do systemu? Raz, dwa, trzy, proszę bardzo. Imię i nazwisko wprowadzał trzykrotnie. Numer PESEL wprowadzał czterokrotnie. Część może mógł skopiować, ale jednak do dokumentów papierowych musiał ten PESEL wpisywać. Ten skomplikowany, długi numer PKZ również wprowadzał trzykrotnie. Datę pierwszych zajęć trzy razy, rodzaj zajęć dwa razy i formę zajęć razy dwa. Tego dnia pan Zbyszek pomyślał, że miał dużo szczęścia, bo tak naprawdę przyszedł do niego tylko jeden kursant, więc jakoś sobie z tym poradził. Ale kolejnego dnia tych kursantów było więcej. Trzeciego dnia przyszło trzech, czwartego czterech, a piątego dnia pan Zbyszek pomyślał, że albo sobie jakoś z tym poradzi, albo rzuci to wszystko i wyjedzie w Bieszczady. Ten drugi pomysł nie za bardzo mu się spodobał, dlatego że jednak do emerytury jeszcze trochę zostało, więc pan Zbyszek musiał poszukać rozwiązania. Z pomocą przyszedł mu internet. Wpisał na forum, co można zrobić, żeby uprościć prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i tam otrzymał odpowiedź, że istnieje platforma szkoleniowa, która te wszystkie rzeczy, te wszystkie zmultiplikowane czynności ogranicza tak naprawdę do jednorazowego wprowadzenia trzech danych do systemu. I teraz
Wiem, że to wszystko przerabialiście, bo przerabialiśmy to wspólnie podczas zmiany przepisów rok temu. Natomiast zobaczcie, jak to teraz wygląda. Dla kontrastu pokażę wam, jak to wygląda w platformie kierowca.pl w tym momencie. Bardzo proszę o włączenie prezentacji. Zobaczcie, w tym momencie wygląda to tak. Rejestrujemy kursanta, wpisujemy numer telefonu tego kursanta, jego numer PESEL i już kursanta mamy zarejestrowanego. W kolejnym kroku wklejamy czy wpisujemy numer profilu kierowcy zawodowego i już mamy pobrany profil kierowcy zawodowego. To, co trzeba zrobić następnie, no to udostępnić szkolenie kursantowi. Ale to szkolenie poniekąd udostępnia się samo. Ja nie muszę się zastanawiać, jaki rodzaj szkolenia kursantowi wysłać, dlatego że to system tego pilnuje. Jeśli w PKZ-cie było zaznaczone, że to jest szkolenie okresowe, taki rodzaj szkolenia kursant otrzyma. Sama aktualizacja profilu kierowcy zawodowego. Nigdzie się nie przelogowuję, nigdzie nie wychodzę. Robię to wszystko w obszarze jednej platformy. Rozpocząłem szkolenie, czyli zaktualizowałem rozpoczęcie szkolenia. Tworzy mi się wpis w ewidencji osób szkolonych. Stworzył mi się wpis w ewidencji osób szkolonych, kursant rozpoczął szkolenie, tworzy mi się książka przeprowadzonych zajęć. A wszystkie wpisy w tej książce przeprowadzonych zajęć powstają zgodnie z tym, jak kursant przerabia materiał dydaktyczny. To, co muszę zrobić ja, czy musi zrobić pan Zbyszek, to po prostu potwierdzać wpisy, które w tej książce przeprowadzonych zajęć się pojawiają. Okej. Co ja chciałem wam przez to pokazać? Chciałem wam przez to pokazać, że tak naprawdę korzystanie z odpowiednich narzędzi, korzystanie z tej automatyzacji, którą daje nam współczesność, bardzo ułatwia nam sprawę, bo po pierwsze ona właśnie skraca nam czas pracy, odbiera nam konieczność wykonywania niepotrzebnych czynności, multiplikowania, przepisywania danych do szeregu systemów. Tak jak zobaczyliście, pewne rzeczy robią się same, pewne dokumenty generują się same i te dane same przeklejają się i wstawiają tam, gdzie powinny być. Ale automatyzacja i to uproszczenie zadań to jest tylko jedna rzecz. Oprócz tego trzeba również pamiętać o tym, że przed pewnymi błędami trzeba się zabezpieczyć. Skoro wiemy, że te błędy się pojawiają, poustawialiśmy tutaj pewne blokady i zabezpieczenia, żeby w tych newralgicznych momentach szkolenia, newralgicznych momentach prowadzenia dokumentacji nie trafić na tą przysłowiową minę, o której wcześniej powiedziałem. To jest trochę tak jak z balkonem. Jeżeli mamy balkon bez barierki, no to faktycznie jesteśmy w stanie zrobić sobie krzywdę, bo możemy z niego spaść. Jeżeli mamy tą barierkę ustawioną, no to wiadomo, że możemy sobie wtedy komfortowo na tym balkonie wdychać powietrze i czuć się swobodnie. Tak samo jest właśnie z naszym oprogramowaniem. I kolejna rzecz to są właśnie te narzędzia, które wykluczają błędy, które moglibyśmy popełnić. Zupełnie niechcący, z niewiedzy, z przypadku bądź z roztargnienia. Takich wirtualnych barierek postawiliśmy w naszej platformie całkiem sporo. Pierwszą z nich już widzieliście. To jest właśnie chociażby to, że w momencie, kiedy mamy pobrany profil kierowcy zawodowego, nie musimy się zastanawiać, jaki rodzaj szkolenia mamy mu udostępnić, bo to system trochę za nas myśli. I to system udostępni właściwy rodzaj materiału dydaktycznego kursantowi. Ale są również inne, nad którymi często w ferworze walki w ogóle się nie zastanawiamy. Bardzo proszę, pani reżyser, o włączenie prezentacji. Oj nie ta, bardzo proszę o inną. Prezentacja czy screencast? Screencast. Dobra. Dwójka. Jak? Dwójka. No to jest to. To jest to jako dwójka. A to mamy jako trójkę. No to dobrze, to. Okej. Okay. Tak? Tak. I zobaczcie, tutaj mamy na przykład profil kursanta, który odbywa właśnie szkolenie okresowe. I kilka takich usprawnień wam pokażę. Samo to, że widzieliśmy przed chwilą, że tutaj mamy już zakończony moduł szkolenia okresowego, przechodzimy sobie do sekcji, w której robimy aktualizację PKZ. To skoro tam mamy zakończony moduł szkolenia, to tutaj już system sam nam podpowiada, że kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, to będzie rozpoczęcie. A jeżeli chce wymusić kolejne zakończenie, to system podpowiada, że tam trzeba będzie zrobić korektę. To system pilnuje za nas właściwej numeracji kursów, bo sam je nadaje, to numery kursów, tak właśnie, żebyśmy się nie pomylili, żebyśmy nie zrobili sobie luki. To system również pilnuje dla nas tego, żebyśmy w odpowiednim momencie wystawili świadectwo kwalifikacji kursantowi. System sugeruje nam daty, które będą przy systematycznej pracy najodpowiedniejsze. System sam również nadaje nam numery świadectw kwalifikacji zawodowej, tak żebyśmy nie popełniali błędów
No i właśnie znowu nie zrobili jakiejś luki, jakiejś luki w dokumentacji, w numeracji. I tutaj, jeżeli chodzi o książkę przeprowadzonych zajęć, zobaczcie, kolejne niby drobne, ale jednak ważne usprawnienie. Wpisy, które tutaj się generują, one są zgodne z, jeżeli chodzi o godzinę rozpoczęcia zajęć, z tym, co zostało zgłoszone w PKZ-cie w przypadku szkolenia okresowego. To też ma ogromne znaczenie, no bo to też jest sprawdzane podczas kontroli z urzędów wojewódzkich. Takich usprawnień, większych, mniejszych, w systemie jest bardzo dużo, a wiedzę o tym, jakich tych usprawnień wymagacie, czego oczekujecie, czerpiemy właśnie stąd, że spotykamy się z wami, mówicie nam o tym, robimy audyty i dzięki temu właśnie wiemy, w którym miejscu trzeba usprawnienia powprowadzać. Okej, czyli wracając do prezentacji. Automatyzacja daje nam dwie rzeczy. Daje nam to, że mamy możliwość, nie musimy wykonywać niepotrzebnych czynności, czyli upraszcza nam pracę. Po drugie, stawia pewne wirtualne barierki w miejscach, w których moglibyśmy popełnić błąd, po to, żebyśmy go właśnie nie popełnili. No i trzecia rzecz to jest... To jest właśnie też poustawianie pewnych blokad i pewnych kanałów, po których się możemy poruszać. O czym chcę wam tutaj powiedzieć? Wrócę do przykładu naszego zaprzyjaźnionego pana Zbyszka. Otóż zanim jeszcze pan Zbyszek zaczął korzystać z tej platformy, przyszedł do niego kursant na szkolenie, no i to szkolenie sobie trwało. Był pierwszy dzień, drugi dzień. Nagle w pewnym momencie pan Zbyszek zerknął w postępy tego kursanta i okazało się, że kursant przerobił praktycznie cały materiał. No i pan Zbyszek się zastanowił, po pierwsze, czy to nie jest w sumie może nic złego, bo w zasadzie wcześniej zaczął, to wcześniej skończy, ale potem doszedł do wniosku, że to jak to potem zmusić tego kursanta do tego, żeby materiał, który już przerobił, przerabiał po raz kolejny, siedząc w ośrodku. Poza tym zastanowił się, jak to będzie wyglądało w dokumentacji, no bo tą dokumentację, okej, może sobie uzupełnić, wyprowadzić życzeniowo, że tak powiem, no ale przecież pan Zbyszek słyszał historię z innych ośrodków, gdzie przychodził kontrolujący i zażądał na przykład od dostawcy oprogramowania zalogowań kursanta. Te zalogowania dostarczone kontrolującemu nie musiały się pokrywać z tym, co z autentycznie przeprowadzonym szkoleniem dla kursanta powinny, ale w tym przypadku by się nie pokrywały. To byłby poważny błąd, o którym zresztą mówił wcześniej Marek. Dlatego właśnie poustawialiśmy w naszej platformie szkoleniowej pewne blokady, które mają nas zabezpieczyć przed tego typu błędami. I pierwszą z tych blokad jest właśnie blokada dotycząca kwalifikacji wstępnej. Zresztą w szkoleniu okresowym też to działa. Każdy kursant, który rozpoczyna szkolenie danego dnia w ciągu danych 24 godzin może przerobić tylko ten materiał, który jest przeznaczony na daną dobę. Może przerobić mniej, ale przerobi maksymalnie tyle, ile maksymalnie według przepisów może sobie z takim materiałem pracować. To jest pierwsza blokada. Druga blokada dotyczy już tylko kwalifikacji wstępnej, bowiem jak wiecie, w przypadku kwalifikacji wstępnej jest tak, że oczywiście nie wszystkie ośrodki, ale te, które mają taką możliwość, mogą udostępnić materiał dydaktyczny kursantowi, ten dotyczący części podstawowej szkolenia, do domu. Kursant może sobie ten materiał przerabiać poza ośrodkiem. No i teraz, jeżeli taki kursant przerabia sobie materiał dydaktyczny w swoim tempie, załóżmy, że maksymalnie szybko, czyli te 7 godzin dziennie i stop, 7 godzin dziennie, znowu stop. Gdyby nie było tutaj blokady, również po tej części podstawowej, ani wy, ani kursant pewnie by się nie zorientował, że należy przerwać szkolenie i przyjść do ośrodka, kontynuować część specjalistyczną już na miejscu w sali wykładowej. Dlatego postawiliśmy tutaj również taką barierkę, blokadę, dzięki której kursant robi tylko ten materiał, który może przerobić. W pewnym momencie dostaje komunikat, że ok, skończyłeś to, co mogłeś zrobić w domu, na część specjalistyczną musisz zgłosić się do ośrodka, a wy decydujecie, czy odblokować ten materiał, dalszy ciąg szkolenia, czy nie. Oczywiście odblokowujecie, kiedy kursant do ośrodka przychodzi. Tutaj mamy jeszcze cały szereg ustawień, regulacji, jeżeli chodzi o platformę szkoleniową, który ma zabezpieczyć was przed różnymi nieścisłościami w dokumentacji, albo chociażby przed działaniem niesfornych kursantów. O tym będzie mówił później jeszcze Jakub Witasik. Natomiast ja tylko zasugeruję, że jednym z takich rozwiązań jest
ograniczenie czasu pracy kursanta administracyjnie, czyli wpisujecie sobie w waszej platformie szkoleniowej godzinę rozpoczęcia, godzinę zakończenia szkolenia w danym dniu i kursant tylko w tych godzinach może pracować, a dokumentacja wypełnia się dokładnie właśnie w tych określonych przez was ramach czasowych. OK, czyli mamy automatyzację jako jeden ze sposobów zabezpieczenia się przed błędami w dokumentacji szkoleniowej. Czyli trochę ta technika nam jednak z pomocą przychodzi. Natomiast oprócz automatyzacji bardzo ważną rzeczą jest dostęp do wiedzy i świadomość zmian. I tu znów wrócę do historii naszego zaprzyjaźnionego pana Zbyszka. Bo pan Zbyszek był bardzo zadowolony ze swojego ośrodka szkolenia. Przychodziło do niego dosyć dużo kursantów. Natomiast na tyle dużo, że w zasadzie w pewnym momencie przestał śledzić to, co się dzieje w rozporządzeniu, to, co się dzieje w przepisach regulujących szkolenie kierowców, bo po prostu siłą rzeczy nie miał na to czasu. I doszedł do wniosku, że faktycznie fajnie byłoby dowiedzieć się, czy przepisy, na których się opiera, nie zmieniły się albo nie zmieniła się ich interpretacja. Jakże ucieszył się pan Zbyszek, kiedy dostał maila z zaproszeniem na kurs trenera wykładowcy. Kurs trenera wykładowcy, który odbywa się raz w roku którego zadaniem jest tak naprawdę uszeregowanie, usystematyzowanie wiedzy, przypomnienie tego, co nas obowiązuje i poinformowanie o tym, co w najbliższej przyszłości ma się zmienić. Taki kurs trenera wykładowcy, po którym otrzymujemy certyfikat. Certyfikat potwierdzający faktyczne szkolenie. Szkolenie, które faktycznie się odbyło, które faktycznie poszerzyło zakres wiedzy, które doszkoliło nowych pracowników, którzy pojawili się w ciągu roku w naszym ośrodku. A nie certyfikat, który gdzieś tam jest dostępny na rynku, bo są i takie, który tak naprawdę niczego nie potwierdza, niczego nie poświadcza. W ramach kursu trenera wykładowcy można również zaopatrzyć się w inną usługę, która polega na tym, że to my jako dostawca oprogramowania pilnujemy, nadzorujemy zmiany i to my odzwierciedlamy te zmiany w programie szkolenia. Przecież wszystkie szkolenia, które prowadzicie, muszą się odbywać na podstawie programu szkoleniowego, o czym zresztą mówił już Marek w poprzedniej części. Ale właśnie w tym natłoku prac, w tym natłoku obowiązków można o takich rzeczach, może się zdarzyć, że o takich rzeczach zapomnicie. Jeżeli mamy taką zewnętrzną usługę, no to, to po prostu mamy ludzi od tego, którzy tego pilnują, tego porządku prawnego. Jeżeli jest jakaś zmiana, to ta zmiana zostaje naniesiona w dokumentacji, naniesiona w platformie szkoleniowej i dostarczona wam łącznie z przeszkoleniem. Pan Zbyszek po odbyciu takiego kursu został bardzo uspokojony, już wiedział, że jakby merytorycznie wszystko gra. Mam nadzieję, że wy również będziecie zadowoleni. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do ośrodka pana Zbyszka. Otóż w ośrodku pana Zbyszka była kiedyś taka sytuacja, zanim jeszcze odbył kurs na trenera wykładowcę, no to była taka sytuacja, że przyszedł do niego kursant. Przyszedł do niego kursant na szkolenie okresowe i powiedział, że bardzo chętnie te 4 dni to jak najbardziej będę w ośrodku, natomiast 5 dnia niestety nie mam jak, jest sobota, ja nie będę miał jak przyjechać do pana. Czy ja mogę ten moduł zrobić zdalnie? Jako że pan Zbyszek był jeszcze przed kursem trenera wykładowcy, wiedział, że mniej więcej faktycznie no jest coś takiego, że jeden moduł można dać zdalnie, ale który to tak już nie za bardzo. I żeby wyjść na człowieka kompetentnego, rozejrzał się po sali i zobaczył, że jego kursanci biorą udział w wykładzie. W wykładzie na szkolenie okresowe. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, czy wszyscy mieliście okazję się zorientować. W ramach naszej platformy szkoleniowej, w ramach kursu na szkolenie okresowe, oprócz tego, że kursanci otrzymują dostęp do materiału dydaktycznego w postaci slajdów, filmów i tak dalej, mają również możliwość wzięcia udziału w 1,5-godzinnym wykładzie. Codziennie na każdym etapie swojego szkolenia, 1,5-godzinnym wykładzie prowadzonym nie przez kogo innego, a przez Marka Rupentala, którego mieliśmy przyjemność słuchać na początku naszego spotkania. Pan Zbyszek rozejrzał się po sali, zobaczył, że faktycznie wykład się odbywa, szybciutko przysiadł się do jednego z kursantów i na czacie napisał, że zadał pytanie, który z modułów można zrobić zdalnie. Marek szybciutko odpisał mu na to pytanie, więc pan Zbyszek podszedł do kursanta, zainkasował 1000 zł, pan się zapisał kursanta na szkolenie. Wiedząc już, będąc pewnym, że nie popełni błędu ani w dokumentacji, ani w samym przebiegu szkolenia, jeżeli da mu ten jeden konkretny moduł zdalnie do domu. Ale pan Zbyszek zdobył wtedy też jeszcze jedną dodatkową informację. Otóż skoro zauważył, że sam może uzyskać odpowiedzi na swoje pytania, podszedł do swoich kursantów, którzy właśnie byli na sali i powiedział: panowie, na jutro proszę przygotować sobie
pytania, które nurtowały Was w ciągu 5 lat Waszej pracy. Wszystkie te pytania zadamy na czacie Markowi. Wy będziecie mądrzejsi i dzięki temu też będziecie bardziej zadowoleni ze szkolenia. Jak się umówili, tak zrobili i faktycznie to szkolenie tym sposobem przeniósł szkolenie na wyższy poziom. Tego dnia pan Zbyszek był z siebie bardzo zadowolony. Wyszedł z ośrodka, zamknął go, no i mówi, że fajnie w sumie, faktycznie te szkolenia idą nam bardzo dobrze, kursantów przybywa, dokumentacja robi się automatycznie i od biedy jest też kogo zapytać, jeżeli jest jakiś kłopot. Ale już w drodze do domu przypomniało mu się, że nie od początku przecież wszystko tak fajnie funkcjonowało. Przecież na początku te dokumenty były, tych dokumentów było po prostu dużo, były skomplikowane w różnych systemach i tak naprawdę to nie za bardzo miał czasu się nad tymi dokumentami skupić. Kiedy wrócił do domu, kolacja mu już nie smakowała, a wieczorem nie mógł zasnąć. Na szczęście z pomocą przyszedł mu internet. I tam pan Zbyszek wygooglował sobie informację, że jest coś takiego jak możliwość przeprowadzenia audytu dokumentacji szkoleniowej. Szybciutko zapisał się w formularzu, myśląc, że no taka usługa jest warta każdych pieniędzy, no bo co się wydarzy, jeżeli któregoś dnia przyjdzie do mnie kontrola, czy z ITD, czy z Urzędu Wojewódzkiego, czy z Inspekcji Pracy i zobaczą, że ja mam w tych dokumentach bałagan. Sam tak naprawdę nie jestem w stanie dojść do tego, w którym miejscu te błędy popełniłem, dlatego że nie wiem, że je popełniłem. Będzie inaczej, kiedy zobaczy ktoś, kiedy zerknie na to ktoś z boku swoim własnym okiem. No i już na drugi dzień skontaktował się z panem Zbyszkiem konsultant, umówił się na 2 godziny pracy w zaciszu biura, siedli sobie razem i zweryfikowali całą dokumentację. Sprawdzili po pierwsze poprawność ewidencji osób szkolonych i wpisów w tej ewidencji, sprawdzili poprawność wpisów w książce przeprowadzonych zajęć. Błędy, które znaleźli, szybciutko poprawili, a ustawienia platformy skonfigurowali w taki sposób, żeby więcej tych błędów nie popełniać. Pan Zbyszek otrzymał raport po audycie, z którego wynikało, co zostało poprawione, co było dobrze, a co jeszcze wymaga pracy, systematycznej pracy i usprawniania. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o rzeczy, które zabezpieczają ośrodek szkoleniowy przed popełnianiem błędów w dokumentacji. No to tak jak wiemy, ta automatyzacja, ona jest bardzo ważna, no bo z jednej strony ona stawia nam pewne granice, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć, czyli w miejscach, w których istnieje zagrożenie popełnienia błędu, pali nam się czerwona lampka i wiemy, że tutaj musimy zwrócić uwagę i upraszcza bardzo pracę. Dostęp do wiedzy to również jest bardzo ważna rzecz, bo jeżeli wiemy, że coś jest błędne, no to po prostu tego błędu nie popełnimy. Będziemy wiedzieli, w którym miejscu trzeba na takie popełnienie błędu uważać. My dzięki takim audytom, jeszcze wrócę do tego, bo o tych błędach, o tych rzeczach, które tutaj zidentyfikowaliśmy, wiemy właśnie dzięki tym audytom. Dzięki tym audytom, dzięki spotkaniom z Wami, dzięki rozmowom z Wami, dowiedzieliśmy się, w których miejscach właśnie najczęściej można te błędy popełniać, ale dowiedzieliśmy się też, w których miejscach poustawiać te bramki, poustawiać te zabezpieczenia. I o tych zabezpieczeniach, o tych nowościach za chwilę opowie Wam Kuba Witasik. Ja na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy Ci, Tomku, bardzo serdecznie za rozwiązania, które przytoczyłeś, które pokazałeś w naszym systemie. Za chwilę dla Państwa Jakub Witasik powie o nowościach, które pojawiają się w panelu kierowca.pl. Także Tomasz, serdeczne dzięki. Dziękuję. I zapraszamy Jakuba, który, tak jak wspomniałam, opowie o tych nowościach, opowie o tym, co tutaj już wcześniej zapowiadał i Marek, i Tomek, czyli informacje, które na pewno dla Państwa będą cenne. Ja już czekam na Jakuba, już go zapraszamy serdecznie. Witam Ciebie, Jakub. Witam serdecznie Państwa. Jakub Witasik dla Państwa, tak jak wspomniałam, opowie o nowościach w panelu kierowca.pl. Dobrze, to zaczynajmy. Ja na koniec, jak zawsze, witam, miło Was powitać już na ostatniej części szkolenia trenera wykładowcy. Powiem Wam o nowych rozwiązaniach w naszym panelu, o tych, które już są, z których pewnie część z Was korzysta i o tych, które zamierzamy w najbliższym czasie wdrożyć i co nam to da i jakie będziecie mieli z tego korzyści, przed czym nas to zabezpieczy oraz jak Wam to ułatwi pracę. Przede wszystkim jest to już wprowadzony edytor książki przeprowadzonych zajęć. Wprowadziliśmy tak naprawdę po to, że
żebyście mogli sobie sprawdzić, czy wszystko rozpisuje się, cała książka rozpisuje się zgodnie z planem i programem szkolenia. Jeżeli coś jest czasem nie tak, coś trzeba skorygować, poprawić, no to oczywiście edytor KPZ nam na to pozwala. Możemy wejść i wyedytować sobie, czy to jakiś wpis, czy po prostu godzinę tego wpisu. Następną rzeczą, którą wprowadziliśmy, jest dodanie za pomocą jednego przycisku części praktycznej. Kursant po już teorii musi zostać wysłany przez ośrodek na szkolenie praktyczne, czyli na płytę poślizgową bądź ODTJ. I za pomocą jednego przycisku możemy dodać po prostu praktykę oraz ćwiczenia, to nam się pojawia w książce na samym dole. I też możemy również wyedytować. Tutaj, jak możecie zauważyć, system nas pilnuje, że tutaj brakuje kilku godzin i te godziny musimy tutaj sobie dopisać, tak? Także książka pozwala, cały czas nas nadzoruje, czy te godziny są poprawnie wypełniane. Dodatkowo możemy sobie tę edycję godzin właśnie wprowadzić, tak? Jeżeli książka nas poinformuje o tym, że brakuje godzin, brakuje jakichś wpisów, czy po prostu na samym dole też mamy podsumowanie, to możemy sobie wejść w tą książkę, wyedytować dowolnie te wpisy, dowolnie te godziny. Kolejną fajną funkcją, którą już wprowadziliśmy, jest możliwość robienia operacji grupowych. Załóżmy, byliście na urlopie, pracownik waszego biura nie dopełnił obowiązku, żeby zatwierdzić wpisy w książce kursanta i wy po powrocie z urlopu zorientowaliście się, że musicie, nie wiem, trzy książki wypełnić z kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej, no to jest naprawdę dużo pracy i tutaj właśnie z tą pomocą przychodzą nam operacje grupowe. Możemy za pomocą tak naprawdę trzech kliknięć wybrać sobie, co chcemy zrobić. Znaczy na jakiej części, czy to specjalistycznej, czy podstawowej, co chcemy zrobić i wybrać sobie kolejną operację, co chcemy zrobić tutaj przykładowo, na tym przykładzie, który podałem, podpisać tą książkę, zatwierdzić te wszystkie wpisy i za pomocą dosłownie trzech kliknięć możemy podpisać sobie całą książkę. Podsumowując, książka cały czas was pilnuje, system was cały czas pilnuje, żeby książka była poprawnie rozpisana. Cały czas ten proces szkolenia kursanta jest nadzorowany czasowo na samym dole i dzięki temu cały czas wiemy, że jaki kursant ma jeszcze drogę do przebycia, żeby zakończyć to szkolenie. I tutaj kolejna nowość, która wejdzie lada moment na panel, jest to podpis instruktora doskonalenia techniki jazdy. Często do nas dzwoniliście z pytaniem, jak instruktor ODTJ-u ma się podpisać w książce. Wymyśliliśmy to i zrobiliśmy to z taką dozą, znaczy nie z dozą, tylko z pewnością, że nie musicie nikomu dawać danych do logowania do waszego panelu. Tutaj kursant po już odbytych jazdach na ODTJ-cie może po prostu dać na swoim urządzeniu mobilnym, może wybrać instruktora, z którym prowadził te jazdy, swoje urządzenie, na którym wybiera instruktora, z którym prowadził te zajęcia, następnie klika podpisz, dany instruktor dostaje kod SMS-em, który wprowadza tutaj na dole w tym miejscu i za pomocą tego hasła możemy zatwierdzić podpis instruktora doskonalenie techniki jazdy w naszej książce. Ten wpis po prostu pojawi się w książce. To usprawnienie wejdzie dosłownie za chwilę już na wasze platformy. Wersje językowe zostały też wprowadzone. Zrobiliśmy to na podstawie tak naprawdę PKZ-ów, jakie są najczęściej wydawane w Polsce. I takim najczęstszym językiem wiadomo jest angielski, ukraiński i rosyjski. No to już macie pewność, że jak jakaś firma transportowa się zgłosi do was, że chce przeszkolić 50 kierowców, z tego połowa to są Ukraińcy, no to będziecie na to przygotowani, nie ma z tym problemu. Usprawnienia, jakie wprowadzamy, to jest tak naprawdę od początku wydania wam tej platformy, to jest ponad 35 różnego rodzaju udoskonaleń. W ciągu roku wydaje się, że może nie jest to wiele, ale to są 3 zmiany na miesiąc i to jest naprawdę ogrom pracy. Wszystkie zmiany, które są wprowadzane, są konsultowane z wami, czy też są to po prostu sugerowane przez was zmiany, jakie by wam pozwoliły po prostu łatwiej pracować, szybciej i rzetelniej. Moim zdaniem takie 3 najważniejsze zmiany to jest integracja naszego panelu z podpisem kwalifikowanym SimpliSign.
zwłaszcza przy szkoleniach okresowych jest to bardzo ważne, ponieważ każdy moduł, każde rozpoczęcie modułu oraz zakończenie modułu trzeba było tam podpisywać profilem zaufanym, a w tym momencie możemy to jednym kliknięciem zrobić za pomocą podpisu SimpliSign. Na co też bym zwrócił uwagę tutaj na właśnie zaawansowany edytor książki przeprowadzonych zajęć dla kursantów, która Was pilnuje, żeby wszystko było zgodnie z programem i harmonogramem szkolenia oraz rozporządzeniem. Ale ostatnią rzeczą, na jaką bym tutaj zwrócił uwagę, a właściwie Wy na to zwróciliście nam uwagę, że jest to bardzo fajne udoskonalenie, jest to szkolenie okresowe live, które jest codziennie prowadzone przez mojego przedmówcę Marka Rupentala. Widoczne również na Waszym panelu, jak i na panelu kursanta. Daje Wam to właściwie taką ogromną dawkę wiedzy, a dodatkowo, jeżeli zadacie pytanie na live'ie Marka, to uzyskacie odpowiedź. To rozwija wszelkie wątpliwości, jakie powiedzmy nam zadawaliście i ściągnęliście z nas ogrom po prostu pytań. Marek wszystko wie tak naprawdę, więc on na te pytania odpowiada. Co tu jeszcze mamy? Co też wejdzie za... Nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno... W przeciągu dwóch tygodni. Mhm. Dziękuję za podpowiedź. To będzie możliwość dodania oddziałów do waszego ośrodka. Dzięki temu zwiększy to zasięg waszego biznesu. Bezpieczeństwo jest takie, że oddział dodany do waszego panelu będzie widział tylko swoich kursantów, natomiast wy cały czas będziecie mogli nadzorować swoje oddziały, będziecie widzieć, ilu kursantów szkolą i będziecie wiedzieć, jak sobie po prostu radzą. Tak? Natomiast oddział nie będzie miał dostępu do waszego panelu. Takie zabezpieczenie stworzyliśmy. Tak jak Agnieszka powiedziała, za 2 tygodnie powinno się to już pojawić u was na panelu. I co? I jeszcze jedna rzecz. Z tym też do nas dzwoniliście i zadawaliście pytania, dlaczego kursant, nie wiem, daliście kursantowi dostęp do kwalifikacji, on szkolił się w domu, przerobił więcej materiału niż powinien i szkolił się poza ośrodkiem. I teraz wprowadzimy takie udoskonalenie, myślę, że też w ciągu 2 tygodni albo nawet już chyba szybciej, dzięki któremu będziecie mogli sobie ustawić godziny otwarcia waszego ośrodka i ustawić, co kursant będzie mógł zrobić poza tymi godzinami. Możecie ustawić, że nie będzie mógł się zalogować w ogóle do panelu, albo jak się zaloguje, to będzie miał informację o taką, że nie może zaliczać slajdów poza ośrodkiem, albo możecie ustawić, że będzie mógł sobie tylko powtarzać już przerobiony wcześniej materiał, czyli utrwalać sobie wiedzę. Ważne przy kwalifikacji. To udoskonalenie lada moment na waszych panelach i z mojej strony to wszystko. Takie udoskonalenia będziemy wprowadzać. Jeżeli macie jakieś sugestie, oczywiście będziemy do waszej dyspozycji. Wszystko dla was. Dziękuję bardzo. Jakub, bardzo dziękujemy ci za przygotowaną prezentację i zapowiedzi ciekawych rozwiązań, które już niebawem pojawią się w naszym systemie oraz omówienie tych usprawnień, które już na dzień dzisiejszy są dostępne na naszej platformie. Drodzy Państwo, widzę, że tutaj wpadło kilka pytań od Was. Nie pozostawimy Was bez odpowiedzi, ale bardzo proszę o kontakt już bezpośrednio ze swoimi opiekunami rejonu. Numery telefonu widoczne tutaj na naszej transmisji. Oczywiście jestem przekonana, że znacie je doskonale, także bardzo proszę, abyście kontaktowali się ze swoimi opiekunami rejonu. Odpowiemy na wszystkie pytania, które się pojawią. Oczywiście transmisja będzie jeszcze dostępna, gdyby ktoś z Państwa chciał sobie ją obejrzeć jeszcze raz. Ja bardzo dziękuję za udział na żywo, za te pytania, za kontakt z Wami. Przypominam, że jeśli ktoś z Państwa ubiega się o certyfikat trenera wykładowcy, a jeszcze nie podpisał listy obecności, tutaj w komentarzach kilku pojawił się link do tych list z obecnościami, dlatego też zachęcam, aby złożyć ten podpis, abyśmy mieli tutaj tę papierologię, że tak powiem, spełnioną. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Ja również dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.